Ja znalazłem skrzynkę ze sztucrem. A kto wam zabrania? HQ? Wszystkim zabraniam. To było tylko dla jakiejś jednej wyjątkowej drużyny. A wy w ogóle skąd? Z której grupy jesteście? No Franklin, dawaj za tym BTR-em. A ty skąd? Chociaż nie skąd? Wydaje mi się, żeby oni wiedzieli, co oni robią. Midabios. To weźcie mnie, wysadźcie na skrzyżowanie, co? A nie mamy granatów. Zawracz, nie, ty masz amerykańską broń, to ty jedziesz z nami. Nie, nie, no niech sobie weźmie chłopak te dwa granaty. Co są? Ty nie mamy granatów. Mamy granaty tutaj dla ciebie. Mamy, dobra. Mamy dwie. One eksplodują kokainą. Jakby ktoś się poczuł źle, mam pewne morfinki. Masz czopki? Morfinki. Ja już zaaplikował. A te granaty, co na pacy są, to można wziąć? Oczywiście, bez zamiaru. Nie, chłopaki, nie używajcie tych granatów, wrzućcie je. Najlepiej z zawleczką wyciągniętą. Do lasu. One są niebezpieczne. Do lasu, jakiś dzieciak znajdzie i się pobawi. No ale to jest ten granat impaktowy, nie? Ale słyszałem, że podobno on wybucha po prostu natychmiast. A pierwszy, dokładnie, a pierwszy impact masz ze swoją ręką, dlatego. A to nie żandarmy tam policja, są? Policja, policja! Może tak. Policja po prawej. Widzę tupy na dole. Pojazd żandarmów po prawej. Chyba ich do dwaj. Ostrzelać? Nie. Wycofajcie się. Albo dobra, no, niech będzie. Jedźcie za BTR-em. Chuj w tego ich pick-upa, mamy BTR-a. Dajcie policjantowi granat. I w tego ich pick-upa, mamy mocy spiny. Zatrzymajcie. Dobry Mosin to lepszy niż żona. Gdy na North jedziecie? Tak, właśnie tak średnio. Właśnie coś na południe mieliśmy przyjechać. No, na południe. Coś się popsuło. Coś chyba jesteśmy przy drodze jedynce. Źle kierują ruchem ci policjanci. O, cywil. A patrzcie, jaką Volgę ma fajną, ty. To fajne auto. Ty, stoj. Spokojnie. Stylóweczka. Chyba to jakaś gwiazda roka musiała być. Albo baron kokain. Albo baron kokain. A gdzie ten się na naszą lufą patrzy z tego BTR-a? To będzie miło, jak ktoś odda mikrodagra, bo pozostałe drużyny rozprawia. Gość z pojazdu żandarmerii wysiadł. Ej, Goldie, wy teraz możecie iść poszukać swojej drużyny. Ja wiem, gdzie ona jest. Co on tak jak kołek tam stoi? A to co, wy na miejsce nie macie, żeby usiąść? Komu konkretnie? Kali odmawiam właśnie, próbuję rewidować jednostki pozostałe, czy ktoś nie zabrał. Dawaj. To jest radioprogramer, to nie jest mikrodagr. O, dalej. A gdzie są kolumbijskie dziewczyny? Okej, okay, a na przyszłość pamiętajcie, jak to jest... Medyk w końcu ważny człowiek, wiesz. Prawda? Szefie? Cześć. To też będę z tyłu marnować z kołotą. Weźcie pod uwagę, że są jeszcze dowódcy, którzy mają do tego pierwszeństwo. O, cisza. Ptaszasz. Wreszcie papuszki słychać. Ej, panowie, cicho, my musimy sprawiać wrażenie zorganizowanej drużyny. Dokładnie. Dobrze mówi. Dobrze powiedziane, sprawiać wrażenie. No to już było rozkradzione, jak ja przyszedłem. Udawać prawdziwe wojsko. Co oni tak gadają? Mikrodagry. A. Co wy macie za broń? Garanda? Mosina. A, Mosina. Nawet lepszego Garanda. Wiecie co, wyglądamy najbiedniej, kurna. Klapki, stara broń. Ja dostałem buty. Możesz zabrać wskawić tą rękę z mojej nogi, proszę cię? Oni jedą z nami, nie? Dziękuję. Kolego. Już do was idzie. Tak, jak padną, będziemy mieli... Trzymajmy się za nimi, nie? Kamyk mi wpadł w sandał. To z tego Simpo. A to Simpo nie ma, dobra. To ja się przyjrzeć, jak oni wyglądają. Dobra, to ja w międzyczasie sprawdzę ten. Ja dziękuję, mamy opony Richling. Jak to wygląda zapas medyczny u naszych ludzi? Odciski mam w tych sandałach.
Poruczniku Konował, ja bym proponował, żeby się zatrzymać w kwadracie 126068 na tym skrzyżowaniu, żebyśmy opracowali jakiś w miarę logiczny plan podejścia. To powinno Panowie? Być wystarczające jakby odległość. Franklin dostał kulkę, to nie ograbiajcie go, jego nie ma z czego ograbiać. Kto rozjechał? A będzie z czego? A co Franklin ma? Co będzie ciekawego? Buty? AKMS-a i magazynków, poza tym nic. A ma buty? A, czy nasze wspaniałe dowództwo może orientuje się, dlaczego stoimy? Dowódca nie miał mikrodagru i gdzieś spięliśmy się w drugą stronę. No. Ha, bo dowódca nie miał takiego korderzu MG jak ja. Podejdź za Golda. Stoi na drodze. Co ma MG do mikrodagra? No, ma. Nie, nie ciężko rówka, ten pan. Ale nie wziął, bo nie było? Czy nie wziął, bo zapomniał? Nie wziął, bo nie miał MG. Franklin, ten BTR po naszej prawej. Co ma kurwa MG do mikrodagra? Mama. Tak powiedział dowódca, tak? Nie. Dzięki mnie, kurde, dowódca ma ja mikrodagra. Aha, dobra. Bo zdążył zahachmęcić. Ale szra. Dlatego jesteśmy najmądrzejsi. Kogoś mi tutaj brakuje na tej pace. Mnie tam ci brakuje, bo ja z przodu siedzę teraz. A. Ale jakoś tak. Był? A, bo ten poszedł. Ten jeden z Amerykan. Ciężarówka żółta jedzie jakaś. A nie, chyba nasza. Nasza. Strzelał, ktoś strzelił. No chyba w tył. Z tyłu. Strzelali. Uważaj, żeby nie jednąć w BTA, nie? No, trzyma się, opiszę trzyma naszą się jednostkę trzema słowami. My pierwsi jedziemy? O, brawo, po. O, kurwa. Wypadł ktoś, ale nie od nas. Już gonimy, ale przeżyli. Kierowca chyba zwiał. Biega tutaj. Co tam się rozpie? Rozwaliła się żółta ciężarówka. Kapelu Pająk, wymówiliście coś o naszej drużynie w trzech słowach. O chuj. A, nasza drużyna w trzech słowach. Opisać? Ja rozumiem, że to brzmi zajebiście. Ja bym odjechał z tego pomieszczenia. Czemu stoimy? Jedna pierdolona piechota. Ciężarówka dla nami wybuchła. Ktoś jechał tą żółtą? Dobra, ktoś na pewno nią nie jechał. Cywil jechał. Najechała na BTR-a i wyleciała w powietrze. Zaminowany BTR? No to odjebać tego cywila. Ale ona na niego tak najechała, na tył mu najechała. Lekko z tyłu go puknęła. Trzyma się. Bo to ani amerykańskie sprzęty mają tutaj, a to wiesz, amerykańskie to tylko wiesz, kawał plastiku. Mam nadzieję, że nikt nie zginął, nie? Chyba niemieckie. Nie, niemieckie to by było same stal. Nie, to Trabant. Ciężarówka z producentów Trabanta. Ale Pająkowi się błyszczy broń. Świeci jak psuje. Pojeczniku Konował, można się połączyć z BTR-em i powiedzieć im, żeby się zatrzymali tam w tym stopie, bo nie wiem, czy oni zdają sobie sprawę. Tak, właśnie już chcę do nich nadać. Jaki ma callsign BTR? Wiecie może? BTR? Medellin. Jak? Medellin. Wszyscy pojechali w prawo, a my w lewo. A my w drugą stronę idziemy. Tak miało być. Tak, ujebać tak dziennikarza. Medellin, zgłoś dla Dobajos odbiór. Ale mgła, tylko pół mostu widać. No. Zatrzymajcie się w punkcie 100 wyznaczonym na mapie. To będzie trzecia w lewo, trzecia w prawo. Franklin, mogę włączyć klimę? Włącz radio lepiej. Ogrzewanie włącz. Szefie, mogę łączyć klimę, bo Frank jakoś mały mówny jest. Nie. A przecież 100 stopni. Na Islandii?
jaka Islandia, człowieku? Co to jest? Powie mi ktoś, co to jest Islandia? Bo ja nie wiem. Islandczycy po prostu nie wiedzieli, że to się Island mówi. A taki ślud jest, tak? Pewnie jakieś zacofane mała murzyny. Wyspa, ruchają się między sobą, potem takie dziwne wchodzą. Dobra, jesteśmy w punkcie. Poruszniku, można prosić ze mną? Na sekundkę? Jasne. Franklin, siedzimy, wychodzimy? Chyba siedzimy. Tak. Dobra, mój pomysł, ja mam tylko jeden. Mój pomysł jest taki, że ja wezmę... A jak ci ściągnę tą chustę z mordy, to będziesz mówić? Gdzieś w kwadracie 1, 2, 6, 0, oj, lota w tego nie mowę, no. Odciej mu język za danie jakiejś informacji i to. Znęcasz się nad nim. 1, 2, 6, no co? Złym człowiekiem jest też. Jestem medykiem, więc jesteś na mojej łasce, czy tego chcesz, czy nie. Na samej górze jest kawałek. Tak. To weź mu przywróć język, skoro jesteś taki mądry. Z medycznego punktu widzenia niemożliwe. No to szyj mu język od jakiegoś sztywira, czy coś. No i co się na mnie patrzysz? Co ja ci poradzę? Dałeś sobie uciąć, to teraz masz. Brawo, teraz nas słyszą jeszcze w mieście. Idealnie. Dużo w tej chwili. Ja to mam ręczymy. Bardzo widzicie, ja widzę, że to się nie da. Tam jest pełna bramka. A co, chcesz wyszknąć? Nie ma. Nie, 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 ma ta coś? Czyli w głowie, ale a co wody daje? Gdzie? No i ja moim drogowym. Dariusz, wszystko w porządku? Pojazd! Lewiasy, wyładować się! Pojazd! Pająk, pojazd! Pojazd, żeby nas nie rozjechał. Zatrzymał się. Strzelce w łeb. Lewiasy, ładujemy się, come on. Pogota pojedzie ze mną. Niebiescy słuchacz dowódcy. Pojedziemy prosto, Pogota będzie szła drogi. Dobra. Niebiescy za mną. Nie wyłącz to pieczone radio. A też drogą za piechotą. Dziękuję. Krówko kapralu. Czołem kapralu. Beter przyjął. Pęk, nie krzyż na mnie, wyzysk za kapralem. Od tego miejsca idziemy? Tak, od tego miejsca idziemy. A nie wiem nawet. Bohu, tutaj jesteśmy. Franklin, jesteś kierowcą i jedziesz za nami tą ciężarówką. Jakie rozkazy, sierżancie? Idziemy na 126071, usadowimy się gdzieś w wygodnym punkcie i będziemy oglądać wjazd do miejscowości, ściągając RPG i meldując o ciężkim sprzęcie, jaki tam możemy znaleźć. Przyjął. Ty, Paladin, nie będziesz miał dużo do roboty. Przyjął. I być może Bohun też, jak umiesz tak strzelać z dystansu, tym RPG. Wydawają, lecimy prawą stroną drogi. Jeśli rakietą, to zdejmę dwa czołgi naraz.
Dobra, panowie, tempo. Dobaję z prawą stroną drogi, za mną kolumna. Na przedmarsz. Prawa to ta, z prawej strony. Dabajo, zejdź na prawą stronę drogi. Tutaj wszyscy, kurwa. Barani, Pablo. Dobra, lecimy, panowie. Barani, z prawej strony drogi jest, prawa strona drogi. Panowie, trzymamy się w cieniu, trzymamy się w cieniu. Dobra, Paladyni, odtąd ty przejmujesz, mówisz, gdzie chcesz się usadowić, gdzie ci by wygodnie było oglądać te pierwsze budynki. Widzę ludzi na pomoście. Dobra, to są ludzie na pomoście. Nie wiem, czy to są kontakty, tutaj, czy... A te pierwsze budynki? Weź Brandaja ze sobą i podejdź bardziej pod... jak to się mówi? Pod koniec tej górki i tam sprawdź te pierwsze budynki. Kogo mam wziąć? Brandaja? Brandaj! Bogun, za mną! Słyszę, idziemy? Idziesz za mną, Brandaj. Dowództwo, tutaj selekcja niebieska, zgłoś. Powtórz, Manning. Powtórz, sierżancie. Poruszniku Konowal, jesteśmy już przy budynkach. Na razie wygląda to dosyć spokojnie. O, dobra. Paladyni, znalazłem ci miejscówę. Widzisz tą małą świątynię? To widzę? Tą małą świątynię tutaj. Tak. Co to jest, cmentarz czy chuj wie co? Weź znajdź sobie tam pozycję, weź Bohuna ze sobą i melduj do mnie i do Konowała o wszystkim, co znajdziesz. Tak jest, Bohun. Za mną, zabezpieczymy im tyły. Rozumiem. Pierwszego kanału tutaj sekcja niebieska, oznaczę kilka celów, które mamy na pewno kontakt wzrokowy. Przyjął. Ty, Paladyni, widzisz tego typa w wodzie? Kurwa, nie gadaj, że ktoś padł do wody. Ty daleko, daleko za tym mostem na północ, widzisz? Nie na północ, sorry, na północny wschód. Tam jest gościu w wodzie, nie? Na 58 od nas. Na Kei mamy sporo wrogów, dwóch przynajmniej uzbrojonych, widzę. Paladyni, tak? Wy możecie sobie spokojnie oznaczać kontakty, jak widzicie, i wybieraj kontakty i ściągaj. Przyjąłem. Dostałeś? Ile mniej więcej stąd jest metrów do pomostu? Waliłem zaporowy chwilę. A ja bym powiedział 500-600. O Boże, moje oczy! Mam zielony na strzał? Zielone na strzały, tak. Wal, śmiało. A proszę o potwierdzenie, że do miejscowości wjeżdżają nasze BTR-y. Dobra, załatwiony. Dowódco, po prawej stronie w domkach przed nami jakieś 50 metrów wróg. Jeden załatwiony, musiałem. Nie wiem, czy nie ma więcej. Macie zgodę na otwarcie ognia. Upewnijcie się tylko, że to nie jest cywil. Nie, walił do mnie. Dowódco, może i cywil, ale uzbrojony. Słyszysz, Manning? Słyszę. Dobra, a który był twój kontakt? Na pomoście? Na pomoście, wszystkie trzy kontakty. Jeden padł do wody, jeden zdjęty. Dobra, przyjąłem. Tam idzie piechota flanką, te w żółtych koszulkach to są nasi, nie? Tak. To jest żandarmeria z tego, co widzę. Tutaj jest żandarmeria tylko.
Dobra. Pośniku Konewa, tutaj sekcja niebieska. My będziemy poruszali się równolegle do flanki, która idzie przy wybrzeżu. Jak przyjął odbiór? Przyjął. Dobra, panowie. Ruszamy się delikatnie. Dobra, Brandaj. Zbieramy się. Na koniec formacji, dawaj. Uważajcie po prawej na plaży, na kei mamy wrogów. Już chyba nie mam. Pośle Wykonowa, tutaj sekcja niebieska, my będziemy się poruszali na punkt flanka sekcji niebieskiej. Przyjął. Dobra, panowie, lecimy. Gondaj, ty jesteś obok mnie? Dobra, panowie, Paladyni na samym końcu formacji, za mną Brandaj, a Bohun tuż przed Paladyni, dobra? Tak jest. To sierżant poczeka, bo tu jest kurde siatka. Zgubiliśmy się nawzajem? Siatka była po drodze. A, tu jest. A słyszałeś mnie, Brandaj, czy nie? Tak, jest, słyszałem. Dobra, lecimy, panowie. Trzymajcie ich tempo. Do wszystkich jednostek macie sojuszników na lewej stronie. Dowódcy, mamy pod mostem jeszcze trupów. Dobra, panowie, dajmy tą flankę trochę dalej, żebyśmy mogli ich ściągnąć. Dobrze, że do nas nie zaczęli strzelać. Tak. Dobra, tam jest nasz punkt flanki, panowie. Paladyni do mnie. Obejrzyj to skrzyżowanie ładnie. Jak to wygląda, to skrzyżowanie, Paladyni? Czysto? Nie widzę żadnych wrogów. Żadnych kontaktów. Dobra. Poczekamy, aż BTR tam podjedzie i wtedy będziemy za nimi jechali. Przyjął. A która to drużyna tak wyposażona zajebiście? Amerykański sprzęt to Gold. A tutaj idzie bodajże Bogota. Bogota, dobra. Daj im zabezpieczyć ten punkt. Nie będziemy się kurwa pocić, jak oni mają taki sprzęt. Dobra. To co, wchodzimy dalej? Kto ktoś od naszych powiedział? Potwierdzam. Potwierdzam, Brani. Brandaj? Masz na myśli? Brani. Nie, mówię, że Brani. A, Brani, o, Brani, sekcji dobra. Białej. Dobra, przepraszam najmocniej. Jeszcze uszy mi nie słyszą tak dobrze. Za dużo kokainy. No, podejrzewam, że to jest ten problem.
Tak, nie tylko wy macie ten problem. Uwaga, cywilny pojazd zaraz za budynkiem. To jest chyba nasz. Tak, chyba nasz. A, nasz i BTR, dobra. Ci cywile tacy spłoszeni. Sierżancie, może po misji pójdziemy tutaj do tego barbershopa i się obetniemy. 20% promocji jest. Hair styling beauty salon. Okej. Okay. Hair care, 20% off. O, dobra, to ja lecę. Ja wezmę trochę kokainy, można tu płacić kokainą? Pewnie tak. A, to jest Kolumbia, to na pewno. Schowajcie się, żeby nas nie rozwalili naszym BTR-em. Panowie, Gleba. Strzały dobiegły dokładnie z 55. A to chyba BTR tam próbuje zabić tego dziennikarza. Myślisz? No te strzały tutaj to przed chwilą szybę wybiły w budynku przed nami, ten czterokondygnacyjny, więc ja nie wiem, czy to... Może to żandarmeria gdzieś się kręci. No to mówiłem, żeby ich odjechać w skrzyżowaniu. Właśnie mówię, że tak około 50, jakbyś paladynie nie popatrzył, widzisz tą dziurę między tymi dwoma budynkami. Wydawało mi się, że to gdzieś z tamtego rejonu, plus minus 10 na azymucie. Przyjął. No parę metrów, panie sierżancie. No to tak, uczyli mnie ostatnio, że na azymut można iść, a na perymetrze są wrogowie. A dobra. Zrozumiał ciebie. Ja wiesz... Chociaż może sierżant lepiej wie pewnie, bo pan sierżant jest sierżantem. To... Nie, ja jestem sierżantem, bo mój tato ma farmę. A kapral... Tak, będzie pokazowała egzekucja. Na jaką farmę ma? Zawołajcie pana do niego, on ma Mosina, to zrobimy to staromodnie. Z bydłem jakąś, czy z jakimiś roślinkami? Z jakimiś ładnymi roślinkami. Kto mnie wołał i gdzie? To oni są tam przy... już mówię. Tutaj sesja niebieska do porucznika Konowała. Zgłaszam. Czy mamy zielone światło na podejście na ten most, na który wy właśnie weszliście? Możecie dołączyć tutaj, bo mieliśmy zadanie utrzymać jeszcze miasto, czyli po prostu tutaj siedzieć. Następnie miasta przyjdźmy. Dobra panowie, na spokójce idziemy. Brandaj! Chodź kolego, ja cię nie chcę zostawić. Tylko żeby teraz do nas kurwa nie strzelili, chuje jebane. Strzał. Walą do nas. Zdjęty. Paladini, do mnie. Tutaj sekcja niebieska, obrywamy na punkcie flanka sekcji niebieskiej. Zostaniemy tutaj, żeby zabezpieczyć. A z tym się przyjął. Potrzebujecie tam BTR-a? I z którego kierunku w ogóle dostajecie oklep? A, dostajemy oklep z North East. Sierżancie, ale on nie żyje, zabiłem go. Ten za tym. A już go dostałeś? Tak. A, już poradziliśmy sobie? Proszę, tutaj jest dla ciebie. Nie. Tutaj jest dla ciebie trochę... Trochę kokainy, tylko nie mów chłopakom, że tak ci dużo dałem. Co? Ile daliście? A, tam. A nie, to sierżant tylko takiego kodu użył, to tak, nie ma. Jasne.
Będę miał na ciebie oko, Tea Bohun. Uważaj. Jak usłyszę, że nie złe dawki mi przydzieliście pod koniec misji, kurwa, to was zajebie. Walę do nas. Paladynie, możesz wyjść do tego budynku i zająć jakieś wyższe piętro? Czy ją? Bohun, idź z nim. Brenda, wycofaj tutaj do mnie. Wycofaj. Pragnę napomknąć, że jestem kurwa ranny i to ciężko. Gdzie kto już leży? O kurwa. Kurwa, napierdalają tu blisko, w chuj. Boże, Bohun! Dostał. Podajcie pozycję. Sekcja niebieska jest na pozycji, flanka sekcji niebieskiej, pozycja 1, 2, 7, 9, 0, 7, 4, 5. Widzę. Potrzebujcie medyku. No bo Bohun, jestem załatany, potrzebuję szycia, a ciężko ranna głowa. Branda ranny, wyeliminowany kontakt. Dobra, trzymaj ten kornet, dopóki nie przyjdzie do nas medyk. Kurwa, gdzie wy mi uciekliście, pająk? Biegnę do rannego. Którą stroną? Dowódco, drogi w lewo, przeszliśmy między budynkami. Pająk pobiegł sam na północ. Znaczy... Idziemy na strzały. Uwaga, podchodzimy, chłopaki. Dowódcy, jesteśmy przy pająku. Na pozycji. Jakaś informacja, skąd ten ostrzał, kurwa, czy coś? Flanka niebieskich. Flanka... Northeast. Bardziej east, gdzieś tam strzelają. Ranni do budynku, natychmiast. O, flanki, już budynek jest czysty. Wchodź do budynku, nie pieprz. Budynek jest czysty. Czysty, sprawdzaliśmy ten budynek. Znaczy, dobra, to przynośny. Ja mam lepszy. Taki duży chłopaka przez chomp przestrzeli. Zakładam ci starzy na nogę. Janki, nie ruszę się. Kurna, dobra, halo, przez okno. No ładnie nas tu kurwa okropnie. Dobra, już go mam. Przyję następnego. Gdzie? Dzięki. Już go zastrzeliłem. Mandażuję cię, Franklin. Jerry też, gdzieś jestem ranny, ale... Mamy jeszcze Franklina tutaj, który dostał friendly fire. Tutaj dostał. Franklin. Franklin bandażuje go. Jerry jest coś gotowy. Kurwa, przed chwilą szyba wyjebała... Kurwa wyjebała ten, tą szybę tutaj u nas. Ja bym się raczej popował tutaj, jeżeli już coś. Czy tu jeszcze? Przydałaby się jakaś treściwa informacja, skąd ten ostrzał w ogóle. Franklin zabandażowany. Mamy, we wszystkich mamy ostrzał z North-East, między 0 a 60. Ja mam od 300. Dobra, Franklin, na cię strzyję. Tak, na 300 jeszcze jest. 60. Dobra, od 300 do 60 panowie ostrzał idzie. Bierzcie jakiś hełm, Franklin. Chyba rannego mamy. Gdzie? Widzę jego nogę. Na dworze. Już brand, idę. Daj. Leź do niego pająkiem. Brandy, ranny. Tak? Dowódca ranny? Dobra, Brandy, ładuj dupę do środka. Widzisz cokolwiek? Niebiescy, wszyscy w środku, I pająk też, pająk jesteś w tym momencie jesteś z nami. Pająk, weź tam Brandaja posklejaj, bo on tam kurwa oberwał. Znowu. To w budynku jest. Branda jest cały. Frankiem, pytam. No, ja nie wiem, czy on jest cały, jak on padł przed chwilą na glebę. Zemdlał. Tam jest sama piechota, czy są jeszcze jakieś pojazdy? Coś się rusza krzaką na 40. Manning. Negatywnie na pojazdy, sama piechota. Tak, do szycia. Tego nie dawajcie mi morfiny, bo już nie potrzebuję. Co wy mi się kurna grę w robotę wpieprzacie? No bo co mam robić? Jak moi w ogóle nie padają.
Dobra, to, że cioty i padają, to moja jedna sprawa, ale to, że moja drużyna, to wy się nie wpuszczajcie tutaj. Medykamentów na swoje trzymajcie. Termowizję macie? Jeszcze nic nie zużyłem. Potem wam kurna będzie brakowało. Podziękować. Podziękował. To jest East teraz idzie. Ja mam pytanie, pod budynkiem na North leży jakiś ciężki, do której zważ? Właśnie, dajcie tu snajpera. Budynek North kurna. Paladinie, gdzie jesteś? Tak. A pójdziesz do góry do Bohuna i zabezpieczycie East. Tak jest. Widzicie tam naszego gdzieś? Brenda, jak się czujesz? Mamy zabezpieczać East, tak? Rozumiem, że dobrze. Tak. Powiem, ty bądź ostrożny tutaj, bo tutaj zewsząd zewsząd. Tak, tak, tak. Strzelec wyborowy medyk. Tutaj sekcja niebieska do dowódcy, zgłoś. Zgłaszam. Sekcja niebieska może przeprowadzić flankę do punktu flanka 2. Może jeszcze 3. I zabezpieczyć tą flankę. Wtedy reszta drużyny może iść wzdłuż ulicy. Mi się wydaje, że ostrzał jest ze wzgórza 10. Potwierdzam, część ostrzału idzie ze wzgórza 10, ale mieliśmy też kontakty na schodzące ze wzgórza 13 i 11 w 126076. Dobra, chodźmy do nich. Uważaj panią, bo ci nogi ogolę. Odmawiam, na razie zostańcie w miejscu. Sekcja niebieska, przyjęliśmy. A gdzie biali pobiegli? Bo ja się przez to gadanie na radio nic nie orientuje. A biali są w okolicach, po drugiej stronie tej ulicy, tutaj, patrz. Po drugiej stronie tej ulicy, gdzieś tam koło tego budynku. Ostatni raz z tego, co widziałem. Dobra, to się z wami chwilę potrzymam, bo wy jesteście frontowi. Jak najbardziej. Bo widzę, że dostaliście po dupie. Melduję o ustąpieniu kontrataku. Poczekaj, możesz ten pokój przypilnować dla mnie? Bo ja nie ufam temu BTR-owi, tym amerykańskim... Nie, oni nie mają amerykańskiego sprzętu, ale mają taki lepszy sprzęt, to im nie ufam. To znaczy, że ukradli więcej. Cześć, przyjął. Jak to wygląda tutaj na East, Berani? Paladini? W porządku, żadnych ostrzałów w naszą stronę. Dobra. Przeżyliśmy panowie. Menin, gdzie aktualnie jesteście? Cała drużyna niebieska jest na piętrze w tym momencie. Wycofujcie się główną drogą za Bagotą. Dobra, lecimy panowie. Bagota to był BTR, tak? Bagota to jest oddział. Ten lepiej uzbrojony. A, tam idą, dobra. W punkcie stop. Witam. Cześć. Dobra, jesteśmy. Ostatni gasi światło. Dobra, Marcin, klesimy. Sąd. Dobra. Chyba zamknięte mają, sierżancie, bo żadnych mebli tam nie widzę. No, to może być. Za dużo brali zapłaty jako kokaina. I żandarmeria zwinęła. Dlatego dawajcie do przodu. Panie, teraz 17 przełączasz.
I co mówiłeś? Nie, zastanawiam się, czy ktoś spożywczaka po drodze nie widział. Tu jest, ale ograbiony. Skurnego mać. A gdzie się wycofujemy dokładnie? Do punktu stop. Do punktu stop, dobra. A co my tam Franklin, gdzie ty masz naszą ciężarówkę? Dowódca, przypominam, że on jest niemy. No, Franki jest niemy. Turnus odpowiedział. Napisz mu na kartce. Niech SMS-a napisze. Morsem niech wyślę. Aby dowiedzieć się, gdzie pojazd, wyślij SMS. Franklin, dotrzyj na punkt stop z tą ciężarówką. Chyba Morsem nadał, że przyjął. My jesteśmy taka drużyna w krótkich spodenkach, ta biała. Tak. Dobra. Przynajmniej się kurde lekko biega. Przynajmniej kurze. Obciążony nie jesteście. Tak. Rzemyki, uwaga. Kurde obcierają koszty. Zaraz. Coś jedzie. Dowódco Franklin chyba dobił. Pakujcie się na pojazd. Całość? Wszyscy. To ja. Frankina ktoś musi zmienić, bo go łeb napierda. Za dużo wciągnął i wiecie. Przekazał mi dobra. Na migi. To weź mi powiedz, żeby do tyłu weszedł. Pająk prowadzisz. Dobra, dokąd idziemy? Jedziemy do punktu numer 2 na mapie. To jest tam przy moście na południu, dosyć ostro. Będziemy się poruszali w konwoju i to za chwilę na tam. To wy pilnujcie, czy ja dobrze jadę. To poczekaj, daj BTR-owi prowadzić. Nie, bo jesteś świetna robota. Jedź żeś tym mozolnym czymś. Przestań trąbić. Nie operacyjny minuta. Ruszajcie. I czy nie słyszeliście? Mówię, że świetna robota na tej flance. Dziękuję bardzo. Dodatkowe 50 gramów dla każdego. Ale sierżant, co za tą koką? Jak sam jest kombar. Przecież mówię, że mój tato ma farmę. Aaa, no teraz rozumiem. Konkurencja rośnie. Bogota z gość do baraz. Czym wy się poruszacie aktualnie? Co się stało z waszą ciężarówką? Przyjął. Koła zgubili? Mówią, że od początku mieli Petera. A ten Peter pomyka. O, setki rozwinęliśmy. Tylko nas nie zabił pająk. O, pojaśnij. Tak. Tak, że nas zabijesz, czy tak, że nas nie zabijesz? Kurwa. Właśnie o, weź nas nie rozpierdol. Nic nam nie będzie, jestem profesjonalistą. Bogota z Łodzia do Bajasz. Zatrzymacie się jakieś 200 metrów przed mostem. A nie ma się gdzie śpieszyć.
Ale ten BTR się tak śpieszy. No to nie nasza wina, bo BTR tam napierdala po 100 na godzinę. Panowie, też macie takie zamglone wszystko tutaj? Ty potwierdzę. Tak, wszystko jest zamglone, bo jest twój. Jakby ktoś coś palił. O przepraszam, że jest w końcu legalny, palił, to mogę wciągał, przecież. No i ja to wszystko. Hasz się pali. Pają, jaka to jest prędkość konwoju? Chcesz się ktoś koparką przejechać? Ja chcę koparkę. Wrócę, zatrzymujemy się? Chyba nie. Weź pałek, teraz redukuj, kurwa, biegami. No szkrowa go macie tych BTR-zy. Ostrą ma nogę na tym hamulcu, cholera. Desant jakiś? Czerwoni z wozu. Ja też? Czy mam prowadzić ciężarówkę? Czerwoni to tylko pają. Kurwa. Dobra, zostań pająk w tej ciężarówce. Brani, wołajcie. Dubaje zgłasza. Amigos, kogo mamy niemego u nas drużynę? To był Franklin? Tak, przejdziemy piechotą przez most, BTR tak. Za nami. Dobra. Tylko upewniam się. Ja pojadę za nim, że przyjmę 800 metrów. Bogota, przejeżdżamy przez most. Wszyscy są do pojazdu z powrotem. Jedziemy przez ten most. Ale kusisz. Wyłącz to radio. Wypierdol to, kurwa. Jego czy radio? Komisarzu pająk, uspokójcie się. Jak będzie żandarmeria, to weźcie, kurwa, uważajcie, bo to mogą być nasi. Mówią, że zarekwirowali jakieś pojazdy czy coś po drugiej stronie. Poroczniku, pytanie, dlaczego kierujemy się na wrogi posterunek? Powtórz? Zakładnik pewnie. Tak. Zakładnik jest... Okej, dobra. Ten samochód taki głośny jest, prawie nic nie słyszę. Ale mgła. Pająk, bo wypadniemy z mgły, kurde. Nie wiem, na ile te barierki są, kurde, zobacz, mocne. Dlaczego manewruje? Widziałeś? Nie widzę. Spójrz na pojazd. Co przejechali? A, widzę. Ile ciężarówka jest? Odjebać się. Ograniczenie do 60, tak? Nie strzelać w mieście, bo tutaj są głównie nasi, już jest całe miasto wyczyszczone, tak powiadają. Ale co się fajny pojazd po prawej, dowódco, fajny pojazd widzę taki po prawej. Tamto miasto też było wyczyszczone. Taki do wzięcia. Chuj tam. Ale trupów. Ile butów leży? Zaginiona dusza jakaś biegła. Nasi wszędzie. Tu ktoś za tą szopą jest, ale to chyba nasz. Musicie człowieka wysłać. Zabiję ten kierowcy BTR-a. No, to było blisko. Uważaj, bo będziemy mieli fender będę. Ej, buty widzę. No właśnie, butów, ale nie idzie się zatrzymać. Czekamy na was. Stoi mi masz. Poręczniku, proszę o pozwolenie na przezbrojenie przy jednym z trupów. Bo ja tak nisko na amunicję mam. Dziękuję. Sprawdź, czy możesz lornetkę wziąć. Dobra. Bo ja nie mam. Pablo, zgódź do BIOS. W początku go mieliśmy, Radix. Zgłasz. Jakie będą nasze kolejne zadania sekcji czerwonych? Jestem tutaj, zero. Aha, dobra. Przyjmę spokojnie. Są dowódcy wszyscy? Dobra, dowódcy do mnie, jestem przy BTR. Pająk, wyłącz. Dobra, drużyna do mnie na kranie z konwoju, tu w podstację benzynową. Zgasz ten silnik. Ten żandarmeryjny to nasz, to uwaga, weź.
Dowódcy do mnie przybył. Jak się nazywa ten pojazd? To taki właśnie ja widziałem jeden wolny w mieście wozu, do wzięcia. Ustawcie mi miejsce w szoferce, dołączę do reszty kosztów. Tak? Ja jeden raz spotkanie z dowódcą. W mieście. Mikron? Gdzie jest Mikron? Kali na miejscu. Dobra. Jako, że mamy informację tam... Ej, ty jedziesz w krzaczki, nie? Bogota do boja zrobili swoje. Jeszcze odepchnęliście kontrolę. Dobra, panowie, jak coś, to Bochum nie operacyjny, tak. Minuta. Nie. Mamy informację, że na południu na lotnisku jest nasz księgowy. Więc jedziemy od punktu trzeciego prosto tą drogą na południe, tak? I zatrzymujemy się w punkcie stop. W punkcie stop pojazd zostają, piechota idzie na zwiad do lasu gdzieś. Tak, żeby zobaczyć lotnisko, tak? Co tam się znajduje? Możecie wyjść na pozycję, zaraz to obrysuję, tak żebyście... Tak, ale ja nie wiem, co jest na lotnisku. Chcesz puścić transporter tak od sobie? Ale nie popatrzysz, bo jest las. Także zatrzymuję cię się w punkcie stopu. Ej, panowie, to ja teraz coś wam powiem. Które uważacie, mogą być patrole wysadzki po drodze. Tam pojazdy... Jak dowódcy tutaj nie ma. ...się piechota i do czarnej linii... No, kolejna dawka? Ja utrzymuję, utrzymacie mnie przy życiu, to każdy dostanie dodatkowe kilo koki. Tutaj tą drogą... A medyk chyba dwa. Ale tylko mnie. A medyk, jak mnie uratujesz raz, to dostaniesz 2 kilo. Idę na taki biznes. Ale nikomu nic nie mów. Wszyscy? Przejął. No. A szczególnie dowódcy, bo nie dostanie ani grama. Kolejność konwoju? Pojazd M117 BTR i pojazdy piechoty. Zwykłe. A z podpierdalaczami robimy to, co zawsze z nimi robimy. Kastrujemy i rzucamy do morza. W betonowych butach. Ja nikogo nie kastruję. Zbieramy się, chłopcy, jest robota. Dobra. Ile, płacą? Nie wystarczająco, nigdy tyle nie płacą wystarczająco. Nic więcej nie trzeba. Wsiadać. Dobra, nowe rozkazy mamy. Co? Zaznajomię was, chłopcy, będziemy się poruszali do południa w stronę tego lądowiska, jeszcze tam jest nasz zakładnik. Będzie na to czas. Tak jest. O, nawet mam amunicję do... Grzać silnik? Jedziemy. Zatrzymamy się w punkcie... Tak, możesz już odpalać. Zatrzymamy się w punkcie stop. I wtedy się piechota wysypie, przejdziemy przez las, zajmiemy pozycję, zrobimy rozpo i później pojazdy wjeżdżają. Tak, kolejność pojazdów piechoty nie jest ustalona. Manik operacyjny, 3 minuty. Chłopaki, uważajcie na drzewa, bo tu jest, kurde, taka droga w dżungli. Dobra, poradzę się. I weź rób trochę odstępy, dobra? Bo jak chcę dożyć swojej śmierci. To dożyje, szef. Światło się świecą w dzień, kurde. Trzeba by zgasić. Jadę szachownicą. No co za zasrany BTR. Kurna szachista się znalazł. Jak tylko... Co jest, kurwa? Nie no, staje, jedzie, hamuje gwałtownie, nie można za nim jechać. Ty się nie narzekaj, słuchaj, podobno tam w drużynie Radwixa ich pojazd rozwalił 3. Tak, słyszałem, że zjechał swojego tego. Bo używał termo, a ja mówię, a to wy nie jesteście zimne dranie? A oni, nie, my ciepli. Aha. Ciepłe pedały. Uwaga, bo oni też mają w drużynie Murzyna, także nie postrzelcie go. A tak mamy ciebie. Ale jak taki szatan ci napadnie, to co masz zrobić? Panowie, 70 jest. To ja go nie widzę jakoś. Ale pod górkę. Nie, z górki. Za nami coś jedzie? Czekaj, w sterku widzę. Tak. Chcę się trzymać od tego cholernego. Informacyjnie, BTR-a. Pojazdy w konwoju to M100 1117 BTR-60. Ciężarówka cywilna i taki kładohammer z tyłu, który przejął Kali. Otóż? Prawda.
Wiem, gdzie taki drugi stoi. A, L komendanta jest tak. Jak będziemy wracać do wódcy, to wiem, gdzie taki drugi pojazd stoi do wzięcia. Okej. Zasrany kurna BTR. Co tam sam klniesz? Zasrany BTR. Ale strasznie. Ale zobaczcie, co robią ci tam z tyłu. Wolałbym nie patrzeć w lusterko. Podoba mi się ten znak, widzieliście? Obrócił im się lekko. Kurna. Mogę wyprzeć tego BTR-a? Na nim mi się wam. Bo przed nim jest jeszcze jeden. Ja chcę zachować stanowisko. Przed nim ten do. On jedzie pierwszy z tobą, dlatego że on ma pancerz, a ty nie. No. I to jest argument. Pancer ma pancerz, to bym polemizował, ale. Może to sprawdzić, mam radę. Na pancerz są jeszcze granaty, można sprawdzić ten jego pancerz. Nie ma. Dobra, 50% drogi za nami. Pozabierali. Cały czas nie przekraczamy wejścia na górę. O, dobra. Dobry nabył. Coś dla pani. Kurde, owady. Dobra, na razie jedźmy spokojnie, bo wypierdolimy w niego, to zęby pokupimy. Ja. Ja już czterech nie mam. To jak ktoś ma. Nic nie robi. Trzy kilometry. Trochę mi się dzisiaj w głowie kręci. No przesuń, tak źle nie prowadzę. Nie, coś zjadłem. Na dużo kokainy. Na pewno. No szkurna mać. Wyłącz to. A co się kapra kurwa tak rządzi, ja pierdolę, o co tu chodzi, bo ja nie rozumiem. No właśnie. Kurwa kapra do prostu przejął do pojazdu, tam porusznik, nie wiem, głos stracił, niech się kurwa kapra przestanie odzywać co chwilę. Tutaj jest słuszna reakcja, kuchu nam niestety pająk. No dobrze, to jest słuszna reakcja, ale to nie tylko w tym momencie. Przestańcie kurwa rządzić. I, a ty ścisz to gówno. Kiedyś to. Nie kupuję, bo przez radę nie trzeba ani jednej komendy. No nie było żadnej komendy. Stanęli. Wysypać się. Wysypać się! Co jest? Halo, proszę go. Widzę antenę i flamę. Tak. Konowa osy, czy nie? Słyszę, słyszę. O, jest. To jest zwykłe. Z lewej walą, świetnie. Na prawą stronę ulicy mi się schowa. PK i mamy jakiś radar na drodze, jakiś kierunek. Serdecznie. Z jakiego perymetru kto nas strzał? Mniej więcej 200-220 stamtąd gdzieś, ale nie widać mu za wzgórzem. A nie 180? No tak, wiesz, może tak. Od 180 do 220. Bo tam flaga i antena jest na 180 dokładnie. Za tą mgłą. A widzę rzeczywiście. Zejdźmy tutaj. Zaraz. Ale ich tu potłukli. Ranni są? To może medyka. No, duży postęp. Pojazd żandarmerii. Liberalnie, wycofaj się odrobinę. Wycofuję. Leży nasz przed nami. Wycofuję. Przed nami ranni dowódco. Nasi. Czy z naszych drużyn. Lecę. Po lewej, panowie, po stronie w dół wchodzi. Smok, żyjesz? Pitek, pomóc. Medyk. Medyk. Już, kurwa, powoli, panowie. Powtórz.
O Boże, uciekać! Widzę, widzę. Fiolet. Kurwa, no panowie, no to nie był dymny. Poledyń dostał. To nie był dymny. Kurwa, dostali? Pająk. Pająk, zajmij się nim. Zajmuję się nim, noga ranna. Kurwa, no gdzie smug? Ja pierdolę. Dostał już morfinę? Blisko. Tak, kto rzuca te granaty? Uwaga, morfina leci. Przyjął. Będę się nie ruszać. Przed nami jeszcze jacyś nasi ranni leżeli. Kurwa, no to wycofajcie się. Na zejściu tego, z tego wzgórza. Trzeba było ich przynieść. Ktoś tu idzie przed nami. Nasi? Nasi, dobra. Zaczekaj, zaczekaj. Zostajemy na tym wzgórzu. Dobra, palatni, nie jesteście tutaj. Przyjął. Panowie, meldować stan i co się dzieje dookoła. Widzek, pomocy potrzebujesz? No, ci powiem, że zobacz tam smug, bo smug chyba... Pająk potwierdź, jeden ranny. Ja potrzebuję medyka. No, przejął. Smug, jeden ranny, łatam z innej drużyny. Dubajos, jeden ranny. Ostrzał z kierunku 180-200. Smug, bierz swoją nogę. Likwidować. Nie, gdzie jest medyk do pojazdu po lewej stronie? Dawać. Dobra, pająk do pojazdu po lewej stronie. No. Melduję, że mam rannego i jestem nim zajęty. Tutaj. A tu jest ciężko ranny ktoś. Na 320 na górce, to są nasi. Gdzie jest? Tutaj do majora. 330 kontakty, wal tam. Smug, nie, Siemek, dobra, wal na wzgórze. Siemek. Wal tam na... Gdzie jest medyk? Tam przejrzyj tam cały ten teren, bo tam gdzieś to jest jeszcze ranny. Pająk, odwróć się. Mikron. Dawaj tutaj. Stazy mu to zdejmuj. Na wszystkich trzeba łatać po kolei. Do majora. A, to nie ty, sorry, stary. Helki zgłoś. Dowódca, nie wiem czy z lewej. Weź ten pojazd, no to strzela w górze na od 320 do 340, bo tam trują to. Nie wiem, wydaje mi się, że z lewej. Tam. Dowódco, możemy z kimś tu potrzeć trochę powyżej na to z lewej strony wzgórza. Coś mi się wydaje, że tam coś... Zabierzesz ze sobą Pablo, bo to jest twój ammo. Dobra, ściągam stazę. I czekaj. Ściągaj. Pójdziesz... chwilę, muszę ogarnąć. Gdzie chciałeś pójść? No, tu. Kurna, zamiast powiedzieć, że do Mikrona, to do Majora. Na jaki? No mówiłem, że w środku, ktoś powiedział do Majora. Na południe dokładnie. Widzę. Tam już podeszli nasi, ale tam coś nie, tam ktoś podchodził. Dostał morfiny? To weź Pablo i idźcie. Dobra. Smug bodajże jeszcze mdleje. Jestem. Tak, tak, zajmowałem się nim, jak mi tutaj zawołali z jasnych chorób. Panie sierżancie, wszyscy są kurwa krasory. Został tylko do szycia. No kurwa, to właśnie ten jest problem. Tu jest jakieś skały, są dobre. Dobra, za mną, bo chodź. Nasz? Nasz musi być. Nasz leży? Tak, no tak. Uwaga, swoim swoi punkcie, uważajcie. Swoi, dobra, uwaga. Dobra. Swoi na posterunku. Tak jest. O, ci tutaj do nas walili. Co to, Amerykanie? Co to jest, kurwa? Chuje, ale... Ma jakieś dobre... Majorze przejmuje dowodzenie nad Kali. Stan osobowy 4. 3. 5, przepraszam. Dajcie Michale, jak wszyscy będą połatani i... Nie no, czterech, nie pięciu. Będą mieli krew przetoczoną. Czterech? Pablo, Beranie, będziemy, no, wycofajcie się. Ja, Damiano... Przyjął, wycofujemy. ...i Owin. Dobra. Czterech. A gdzie miętki? On chyba w końcu może go brałem. Okej. Dowódcy, jesteśmy przy niemieckich, mam wrócić na twoją pozycję, tak? Uprzednio. Kupawka Kali, stan osobowy czterech. Zbiórka do mnie, będziemy zabezpieczali co skrzyżowanie przed nami. Można wziąć kamizelkę od nich?
Tak, możesz wziąć kamizelkę, ja ci pozwalam. Paladynie, jak coś lepszego znajdziesz niż ten Mosin Naga, to bierz, nie? Nie, wziąłem zwykły karabin. Tym Mosinem muszę przeładować, a tym mogę strzelać przynajmniej. No dokładnie, to miałem właśnie na myśli. Brandaj! Jestem. Jak ty coś fajnego znajdziesz, to też możesz. I panowie na skrzyżowanie tutaj, przy tym znaku. Pani wzgórza dookoła medycy przetoczyć krew, tak żeby każdy miał jej kurwa 20 litrów, a nie 8. I czekam na halo od medyków, aż będziemy gotowi, żeby ruszać. Ci co, znowu się podróż. Znajdźcie osłony, okopcie się wokół skrzyżowania. Słyszycie mnie tam w pojeździe? Tak. Aha. No, ja już wiem, czemu lasy deszczowe są wykarczowane. Przez was, kurwa, przez was. Czemu? Dobra robota. Wyjebaliście pół dżungli. Trochę granatnik kosi, nie? Tak nie ukrywajmy. Ładnie, naprawdę. Wy tam jesteście, to też... No, w końcu najemnicy muszą mieć za coś. Na drogę. Na przykład pomagania takim... Jest tu gdzieś... Jak oni się nazywają? Gold? Tak? Gold? Gold to są ci bez... Aktualnie czekamy na zielone światło od medyków, żeby ruszyć dalej. Bez mózgu. Nie, bez mózgu. Ale po podejście do miasta to zatrzymujemy się w punkcie stop. Jesteście Gold? Tam się wysypujemy i przez las. Rozpoznanie piechotą. Gold? Tak. Pchelki z poruczniku przejmuje dowodzenie. Aktualnie ze swoimi ludźmi zabezpieczcie tutaj. Garanta jest dowodzenie. Wiesz, ale dobra. Moja rodzina... Możecie od zachodu się ustawić. Produkcja opan. No ładnie. Jakiś mieliście kanał wewnętrzny między sobą? Nie, właśnie nie, nie mieliśmy. Dobra, ustalamy? Inicjatywa. No najlepiej by było. Kontynuujcie. 100? No dobrze. Kinku, jakie ma pan magazynki? A... Słucham? Jakie ma pan magazynki do tego koła? Ci z Gold, którzy są sali, zdrowi zabezpieczyć północ. 57N 23130. Dowódco mam. Ale to masz fajną broń. Kapralu. No zajebistą. Mam 5. No podoba mi się. Podoba mi się w chuj. Ile kilo kaki chcesz za nią? No to jest z przedziału, to wiesz. No kurwa, z przedziału. Najgorsze słowa, jakie możesz powiedzieć w tym momencie. No dobra, tymczasem... Zawsze może powiedzieć. Ale patrz na tę drogę, ale patrz na tę drogę. Ja do ciebie będę mówił, a ty patrz na tę drogę. Jak wygląda stan osobowy? Nie, nie muszę ubezpieczyć. Manik, masz jakieś straty? Znaczy rannych? Negatywnie, nie ma żadnych strat w niebieskiej sekcji. Dbaj o stan osobowy całkowity, zero strat. Gold? Dowódca chce dalej mierz? O, poprosiłbym. Znaczy, poruczniku, potrzebny danmierz? Tak, ile nas było? Nie, nie potrzebuję. A poczekaj, to weź pójdź do Paladyni i daj Paladyni. On jest tam, dwa, widzisz? Tamtego gościa z jednorazówką, tam właśnie jest Paladyni. Tutaj jest ten. Danmierz. Medyk. To ja mam was. To masz danmierz. Picie, kilo osób z tobą Którego ty chciałeś? Kogoś nam brakuje. Franklin. Podziękować. Którego ty chciałeś, Kałacha? Ja chciałem sobie wymienić, ale już wymieniłem. Ja chciałem sobie wymienić broń po prostu. Piciek? No dobra, to biorę. Do szeregowego przy tą czapkę może jakiś snajper odjebać. Mikron, tam jest przy tobie. Mówi kapral. Tak mi się wydaje. Smok jestem. Siemek? Siemek jestem. Dobra. Znaczy jak szeregowy chce, to niech sobie nosi. Boję się udarów. Paladynie, weź zabezpiecz tą drogę idącą na south. Dzięki. Brenda, który perymetr trzymasz? Jak Franklin się trzymacie? A, odzyskałem głos, prawda? No właśnie usłyszałem. Głowa trochę boli, ale daję radę. To jest najgorsze w tej dżungli, że głowa boli. Tak. Okej.
Słyszałeś o innych teatrach coś? Może? Nie, tylko że w drużynie Szakala stracili, ale to już wcześniej. Pajęk, co robisz? Zajmuję się... Spoko. Patrz, jaki fajny pistolet zgarnąłem. Też mam. O, proszę. A co, machnią? Znaczy nie machnią. Menik, zostańcie tutaj z ludźmi. Pardyni? Tak. Trzymaj optykę, ci dam 4. Dzięki. Znaczy nie, ona ma 2. Widzisz ją? Mam. Dobra. To co? No właśnie nie widzę, żeby ktoś był ranny. Już nikt nie jest. A dasz mi tą swoją, czy nie miałeś żadnej? Mam. Ako. O, dobra, widzę. Dzięki. Dzięki. Wpakuj się do naszego transportera. Dobra, wymieniłem się. Dziękuję bardzo. Może znajdźcie jakąś broń od tych kolumbijskich żołnierzy i przeczesz sobie ako, czy wolę ja też być. To ten jest, znaczy ta komi jest na razie okej. Okay. Gdzie są ci kolumbijscy w ogóle? Tam... A dobra, przy tej fiadze. Tak. Dobra, dzięki. Dobra, okay. Broni potrzebuję? Dobra, ja chyba będę musiał gdzieś indziej iść. A nie, dobra, jest miejsce. U nas pojedzie, jest tam czwórka, jest. Bardziej nie lubiłem celownika. Poruczniku, jak z zielonym? I znowu na Bedera? Tak, no bo. Dobra, ja się przesiadam. A naszą, że tak powiem, niekorzystnik jeszcze nie zginął, więc. Będzie się jeśli całą drużyną. No zawsze wziąć można. Będzie się pół żartu. I tak zrobiłem. Nie no, jak kogoś trzeba tam... Nie no, już... Pomóc mu. Ewentualnie zagadajcie po cichu z Pickiem, żeby tam mu coś nie poszło przy następnym łataniu. Pickiem, nie Pickiem, Pickiem, bo się obraził. Dobrze. Nie lubię, słyszałem. Jak się Pickiek nazywa. Słyszałem, już się obraził. No wy to macie fajną broń. Mam M4, podkosiłem i się nie pokapowali. Dobra. Jose od razu. Pickiem, kurwa, no przecież jak to można czytać? Picie. No bo niektórzy nie czytają CI. I jest potem CI, a nie CI. Dobra, zbieracie chłopcy. Wracamy do pojazdu. Dobra, już jestem przy ciężarówce. Dobra, pakujemy. El Comendanto z nami jedzie? Nie. O. Wszyscy. Ruszać. Berani, Pablo, Franklin jesteście? Tak. Pablo jest. No spoko. No to co, jedziemy? Tylko pająk nie zabić nas tym razem, dobra? No ale chyba jeszcze nie zabiłem was. Jeszcze. No jeszcze nie, ale wiesz jak to by jest. Wbrew pozorom, dużo osób uratowałem. To mimo tego, że jakiś idiota miotnął granatem. No, ciekawy ten kto to był. Tym razem nie ja. Ja też nie. Specjalnie żadnych nie brałem. Ja też, tylko dymne. Piechota na swoje punkty na mapie na się zniszczone. Bo kieszonka F jest za blisko kieszonki G. Tak. A panowie, teraz jest jedno głupie pytanie. Proszę sprawdzić, żeby każdy miał wystarczającą ilość amunicji albo czegokolwiek potrzebuje, dobra? Zanim tam dojdziemy. A jest. Mam 10 magazynków jakby co.
I nie do Kałacha, tylko do tych... Kolumbijskich kolumbijskich tych karabinów i do M4. 5,56? Tak. Dobra, ja mam 5 magazynków 5,56. Chcesz? Więc w razie czego... Nie, na razie spokojnie. 5 powinno mi wystarczyć. Jak ktoś ma jeszcze sporo magazynków, to dać znać teraz, żebyśmy wiedzieli, kogo szukamy. Chyba co uderzyliśmy. Pająk. Boże, poza RP powiem, musiałem psu otworzyć drzwi od mieszkania. Jakiego kurwa mieszkania? Co ty już masz halucynację? Ja pierdolę. Kokain. Dobra, zatrzymajcie się, wysypujemy się z pojazdu. Kurwa, znowu ci kierowca ćpał, że nie wie co się dzieje. Sprawdźcie, czy nie krwawicie czasem gdzieś. No bo co, zostawić znowu punkt medyczny? Franklin się odezwał. Co to znaczy? Drużyny mają się rozejść? Tak. Chuj czy... pojazdem, lecisz z nami. Dobra. Dobra. To jakiś cud, słyszeliście? Franklin się odezwał. Co? Pojazd zostaje na miejscu. My, niebiescy, będziemy trzymali się z wami teraz, czy my mamy inne fazy? Idziecie z nami, będziemy się prawdopodobnie poruszali linią. Dołączamy do bagoty. Dobra, ruszać się. Ale wy jedziecie w las, z tego co widzę. Poruszamy się linią. Rozproszę cię. To jest dowódca, to jest niebieska stop? Selekcja oddzielnie. Strzały. Gleba. Fenek, uzbrojony. Wycofujemy się powoli. Uzbrojony Fenek. Pojazdy wyjechać na fotel. Nie wstawaj. Azymut? Strzały z 90, między 100 a 80, tam szły strzały. Coś widać? Smuglacze tam szły. Z jakiego pedymetru ten ostrzał? Z mojej pozycji między 80 a 100. Przyjął, dzięki. Bogota, zgodź do Dabojas. Widać lotnisko. Bogota, widać płot chyba lotnisko. Płyta też lekko. Muskubaniec tutaj jechał. Tą drogą. To był pojazd. Jeden nasz leży, uwaga. Co to? Nasz czy ruski? Nasz. To był dowódca, czy uwaga, mamy pojazd rejonu. Dobra, przejmuję sprzęt po nim. Coś tu leży. Izeri. Oni na nich wyszli, nie? Tu jeszcze jeden nasz. Tam kolejny. Ale rozkradają sępy. Rozkradają, kurde, ja też chciałbym się strzelić. Co się kurwa stało z Jarpen jest z bagoty, tak? Zmieńcie swoje pojazdy na ten. Na co tak? Płytę od północnego zachodu. Sprawdzę, czy żyje, cholera. Jeri. Ale żeście te cholerne magazynki rozkradli. Pajok, tutaj będziesz miał... Przyjął kolejny lotnisk. Brak tętna. Nie żyje, właśnie radio. A to kto? Niech ktoś przejmie. Kurwa, to gdzie jest Bogota? No to jest Bogota. Tak. Mm. Oni wyszli chyba na nich. Nikt nie przeżył? Wyszli na ten pojazd. Tak. Jak jest Bogota cała poszła? To ja. Roczniku, ja proponuję, żeby go wziąć do składu. Ostrzał. Panie majorze, proszę o o chuj tam. Dobra, weź. Proszę o pozwolenie na przyłączenie kaprala z resztek Bogoty. Pablo, wycofuj. Próbuję.
nie wstawaj. Nie. Twierdzę. Odmawiam zaporowy. Tutaj? Tak jest. Chwilę. Dobra, zostań tutaj, Paladynie. Zostań tutaj. Przejął. Jakbyś mógł patrzeć dla mnie między North i East. Jakbyś dla mnie mógł patrzeć między 0 a 100 w zasadzie. Wal śmiało. O kurwa. Bogun! Tak? Weź dołącz do Paladyni tam. Widzisz gdzie on jest przy tym drzewku? Soperki w dłoniach macie. Nie widzę. Dobra, widzę. Nie, tam to nie, to jest drugi. Widzę. Kopię okop. Kopię okop. Czołem. No widoczność kurwa świetna. No wiem. My, kurwa, szturmujemy Silent Hill, czy o co tu chodzi? Zajmij się tutaj w tych krzaczorach, żebyś miał azymut tam na East. Manning, dostajesz medyka z przydziału. Manning przyjął. Gredek, jesteś nasz medyk? No, czułem Gredek. Tak. Co się stało z twoją drużyną? A tam leżą. Właśnie spać, czy co? Jaką macie radię? Częstotliwość? A 3, 5, 4.3. 3, 5, 4.3? Tak jest. Zrób check od razu. Gredek, radio check. Pięknie. Loud and clear. Słychać. Gredek, żyjesz? Nie, umarłem. O kurwa. No pojazdy tak, to nasze. Sekundę tak mi się wydawało. Fajnie, że się ktokolwiek zorientował, że zemdlałem tuż obok. No właśnie ja tak usłyszałem takie tump. No jest, ja się położyłem, mi było wygodnie. Ale autentycznie straciłeś 8 ludzi z drużyny? Nie, ja miałem, nas było 5, jeden jest nieprzytomny, a dwóch, trzech tam leży. Mam chyba dziwne wrażenie, że zabili nam majora. No nie wiem, ja też mam takie przeczucie. Kurde, ale sprzęt sobie znaleźliście, szczególnie paladyni. Ale trochę przejebana sprawa, bo wszystkich oficerów nam wyrżnęło. Fajnie. Poza naszym jednym. Zaraz. Gredek, to tak. Co Gredek? W najlepszych. Jesteś w tym momencie. Coś pana przerywa. Tak. Stracił mowę. Coś chrypa jakaś, panie sierżancie. No właśnie mówię. Chyba Dobra, biali idą, okopcie się z przodu, niebiescy zostają osłaniają. Ale co idą, jak tu chuja widać? Co ja mam osłaniać, kurwa? No my osłaniamy lewą flankę. No. Panie porucniku, a co ja mam osłaniać, jak ja chuja widzę? Pojazd na płycie lotniska, pojazd na płycie lotniska. Pojazd opancerzony na płycie lotniska. Dobra, walę na ślepo, za FF nie odpowiadam. Ja mam pistolet. Bez pojazdów chyba go nie rozwalimy, chyba że macie jakiś Bale, lepszy ten. Jak masz pistolet, widzisz go? Ktoś walnie w nogę. Ej, ale tylko ja tutaj chuja widzę? A, potwierdzam, stoi cały czas. Ej, Bohun, masz tam opancerzonego penisa na płycie lotniska podobno. I... Jeszcze? Fajnie było, jakbyś go rozwalił. Uwaga, bug blast. Uważaj ze swoim ogniem. To jest ten opancerzony fenek. Dobra, nie mamy tak dużo amunicji.
samo, strzelaj tylko do tego, co rozpoznasz. Backblast, backblast, backblast! Meldować o trafieniu lub... Trafiony! Ale nie zniszczony. Niebiescy! Igorek, za mną. Trafiłem inny wrogi pojazd, ten pojazd nadal tutaj jest. Ale ten pierwszy strzela do nas, uważajcie. Okopcie się tam. Kto ma jeszcze jednorazówkę albo RPG, dajcie tu. Ja mam RPG. To daj do okopu z przodu, tylko chłopaki, nie pozabijajcie się. Panowie latają tam wam, latają. Na jakim perymetrze 110. Nie widzisz, go jest bardzo blisko, na płycie, w dole. Dobra, widzę. Dobra, wypierdalać, bo backblast będzie. Backblast, uwaga, backblast. Backblast, backblast, backblast. Blackbus? Ale ty nie już ci zakładam, zakładam ci bandaż. Nie ma. Dostałeś, ale nie wiesz kiedy. Dobra, zdjęty pojazd. Ale mi zmarnowałeś RPG. Czeo. Dwa pojazdy rozwalone. Dobra, cały jesteś. A Tomar za mną. Czeo. Pająk, brawo, tego drugiego. Nie wiem, czy w niego celowałeś, ale... Wypieprzyłem go w powietrze, ja tylko tam drugiego widziałem. Jakieś jeszcze pojazdy? Trzeci, jakieś dodatkowe dwa pojazdy rozwalone. Nie wiem, czy nie przed kim nasze, ale... Cztery pojazdy płoną, dowódco. A ile wy rozwaliliście? Dwa. Dowódco, przed nami ciutkę na lewo widzę okopy już wykopane. Przesuwamy się do przodu? Dowódco, rzeczywiście przy płycie lotniska jest wykopany okop. 50 metrów w przodzie. Pierdolą się jeszcze jeden PP, czy... Ale w co? No nie wiem, no na ślepo, kurwa, czy to chuja widać. Ja bym podszedł do tego kopu z przodu, tylko niech dowódca pozwoli. Pójdę z tobą. Z tyłu są. Dowódco, mamy okop z przodu, możemy podejść we dwóch? Nie, panowie, nie podchodzimy na razie. Oczekujcie. Nie podchodzimy na razie. Obo przy swoim podwierzą. Kurwa, po jaką wieżę? Ja wieży nie widzę. Tam ktoś leży chyba na tym okopie. Broń. No oni widzą, tak, no widzę. Wierzą, no kurwa. Jeden, jeden albo ranny, albo zabity leży pod tym, pod tą, pod okopami. To nasz jest. Dobra, ja mogę pójść niebieskimi z... Tam przy tych okopach. Dobra, dawać idziemy, nie ma co tu siedzieć. 50 metrów. Na serce. Ktoś tu leży, sprawdźcie go. Kurwa, gdzie wyjdziecie? Kto wam pozwolił ruszyć? Majer Pablo, robię. Majer kazał. Biegniemy. Ja pierdolę! Masz? Kto to Krup, jest? Nie pomożecie mu. Simpo. Ktoś stoi na środku lotniska. Kuca. Tam dano no pomóc. To jest nasz, to jest nasz. To jest nasz środku, jest nasz. Idziemy. Dobra. Idziemy, chłopcy. Linia szeroko. Niebiescy po prawej na linię. A dziś kurwa odwróć się. Uważajcie na swoich. Kurwa. Po lewej jest dwóch. A dziś. Jestem, co ja go trafiłem, tak? Dawać, Berani, Pablo, Franklin, do mnie, szeroko linia. Ja to biegnę z przodu za majorem od razu. Powtarzam rozkaz, do mnie, linia. Biegniemy, dowódco. Jesteśmy 20 metrów za wami.
13. Czy w bunkrze już są nasi? W bunkrze trzech. Potwierdzam. W bunkrze są nasi. Przyjął. To jest twój pająk. Do tego pieprznąłem? Tak. Przed nami to nasi? Zanim zdążył wyjechać nawet. A jeden, jeden pojazd jest jako pomnik. Znaleźliśmy wrogi myśliwiec. Po drugiej stronie kierunek 200. Ostrzał, kierunek 200. Kurwa, znajdźcie jakąś osłonę. Podwierzę, jakby to nazwał. Powtórz. Chyba ostrzał idzie z podwierzy. Tam z jakiejś budowy. Nie, ale z wieża. Tak, na lewo od wieży. Azymut. Azymut 140-150. Tutaj Melnik do Pocznika Konowa, proszę zgłoś. Zgłaszam. Tutaj Melnik, znaleźliśmy kilku rannych w drużynie. Melnik, doskocz, kurwa, ratuj ich. Reszta, kto nie jest zajęty. Berani, Pablo, Franklin do mnie. Melnik, weź też, zbierz kilku ludzi i skaczemy na drugą stronę lotniska. 230. Przyjąłem. Kurwa, lecimy. Cztery nie pojedziesz. A co w Kolumbii robi? Nie wiem, czy nie... O, to nasi już chyba w środku. Nasi już chyba w tym kompleksie widziałem. Tam, gdzie ten bunkier. Dobra, jesteśmy z powrotem. Mieliśmy trochę rannych w Goldy i tutaj Glerek pomógł im. Dobra robota, Glerek. Dziękuję. Co? Fotka ci pstryknę. Kurwa, nic nie rozumiem. Będziesz miał fotkę. Panie, jak będziesz wolny, to weź mi w spraw, chodź łeb. Komu sprawdzić łeb? Berani. To Berani, chodź tutaj, gdzie jesteś? A tu jesteś. Zbiórka pod wieżą. Do wszystkich. Sprawdź ten hangar i szukamy naszego zakładnika. Nasz zakładnik nie żyje. Nie żyje? No ma go ciekawe błąki, żeby to zbijać. Tam trochę do tyłu. A co z nim się stało? Nie wiem. W którym budynku był? Jak wlazłem, to był zabity. W którym budynku był? Ja już pokazuję. Co jesteś? Stań się. Za zbiegowisko. Chodź, zobaczmy, co się dzieje. A z tego lasa to zrobiliśmy. Co, jak tam mówił łeb? Cały będzie. Szeregowie, a dlaczego wy jesteście nadzy? Wybuchł. W samych bokserkach, kurwa. Tak jak moja drużyna. Porwało mi się, mundur mi się porwał. Mi się spalił mundur. Dobra, wyglądam teraz. Dobra. A kto jest twoim dowódcą? Adis. Okej, okay. Nie dostajecie 20 gram koki po misji. Ale nam się spalił mundur. Chyba jakiś kontratak? Za mundur. Kurwa, czujność, patrzcie. Nie strzelam, wnosi. Ten z gołki. Panowie, zabezpieczyć perymetry. Gdzie są, co się w ogóle dzieje? Są wszystkie drużyny, kurwa, naraz.
A macie jakiegoś medyka gdzieś tu? Nawet dwóch. No to weźcie... Amerykanie, człowieku. Do waszych znaczników. To powiecie na moją pompkę. No, liczy się technika, tak czy siak. No. Gdzie? W Kali. Znowu z małym Fiatem ktoś. To jest strano odrobić. Może u mnie coś jest, no tak? Tak. No bo trzy osoby wyrąbą nasz ten... No to zbieranie mi sobie pogadajcie o moich Fiatkach. Dobra, Nie, to znacie ten dość. Od pół godziny tam staram się dowiedzieć, co się stało, czy facet opowiada dziewczynie, że kurde, ważna jest technika. Gold nie musiał, mał, tylko jedną stronę. Dobra, Gold, Kali i do Bojas na pojazdy wracamy. Dobra, ruszamy po nowym. Chłopcy, wracamy na pojazdy, poruszamy się kolumną. No co, jakiś ciop ten co to jest? Może weźmiemy. Dobra, dawajcie, idziemy też. Dobra, Brandaj, dawaj. Myślałem. Za przyjmujemy pojazdy wroga? Nie ma pojazdu. Nie mówcie, że teraz z wami będę działać w dzierżurówce. Ja bym podejrzewał, że ten T-34 by otwalił jeszcze. A właśnie, Damiano, jaki macie radio? Mieliśmy się kolumną poruszać. Ruszamy się kolumną, Berani, Pablo, Franklin, pając za mną. A ta mgła jest tak wkurwiająca niemiłosiernie. Nic nie widać. Prognozy pogody były inne. Więc nie wiem. Kłamaj w radiu. Prognoza była taka, że będzie słonecznie. Dobrze, nie ma lekkich opadów deszczu. Nie narzekajcie. No. Zawsze mogła być burza. A ta Helka? A masz uprawnienia na nią? Człowieku, handluję koksem, a ty się pytasz, nie? Czy ja mam uprawnienia na cokolwiek? Tego się nie spodziewałeś, Miciek. No nie, zamknął mnie. Cięta riposta. Kolumna stop, muszę ogarnąć mikro, dobra. Wszyscy stop. Co ogarnia mikrodagrada, kurwa, mikrodagrada. Jestem na środku pola. Co wy tak stoicie, kurwa? Dowódca kazał, panie majorze. Pan się zatrzymał. Dowódca mikrogada. Mikrogada? Naprzód marsz, gdzie wy zostaliście z tyłu. No. Kurwa, jaka zbieranina, mundury, kurwa, klapki, ty, kworty, ja pierdolę. A co to jest za pojazd tutaj? Rozjebany? Jakiś gostek stoi na środku lotniska. Ktoś chyba stracił zmysły, bo to nasz. Ja zostaw Dariusza w spokoju. Niech się wybiega. To ma tam da... A, jeszcze nam machnął, kurwa, nara. Wypisuje się z tego interesu, kurde. Dalej. Zostaw mi. Która drużyna się tak sypnęła? Kurwa, to mgła mnie słyszy? Brandaj? My cię słyszymy, Brandaj. Idziemy na wprost, nie? W sensie najkrócej, jak w sumie. Całość pakować się na wszystkie dostępne pojazdy. Do BTR-a, na BTR-a, na tam... Ani BTR-a, ani nic nie ma. Dowódco, nie ma BTR-a. Ani transportera. Aha, dobra, myślałem, że tam został. Chuj. Został, brak. Tu tam przeżyliśmy do pije transportera. Za piechotką? Pojazdy, pojazdy! Berendę do dowódcy, zrozumiałem, wiadomy problem. Ten kład jest nasz. Dawajcie do ciężarówki. Dobra. Pająk, nie zabijesz nas? Dajcie mi to układa. Obiecuję, że nie zabiję. Brandę do dowódcy, zrozumiałem. Wcześniej również zrozumiałem. Na pięć. Jak wszyscy to będę obracać, mogę? Potrzebuję jednego chętnego. Jeszcze nie. Nie mówcie, że ja teraz z tym z wami będę jeździł. Zaraz wracam. Przez więcej ludzi tu wsiada, kurde. Jeszcze dwa miejsca w szoferce są. Dawać mi tu jednego.
Dobra, no ja szukam kozła piernego. Jeszcze jest miejsce z tyłu jedno. Jeszcze jedno z przodu jeszcze jest. Dwa z tyłu nawet się znajdą. Coraz bliżej końca siedzę, kurde. Obracać? Manning nieoperacyjny 30 sekund. Raz, dwa, trzy. Kto to liczy? Cztery. Berani. Berani? Dowódco, słyszysz mnie? Gdybyście mi nie przynieśli mikrodagra, to byście robili pompki. Ja wiem, dlatego pozwalam. Zamiano 1-1-1. Liście dalej. Aha, dobra. 18, 19, pogadałem. 20, pogadałem. 1, 2, 3, 4. Dobra. Umiem liczyć. Ale fajnie to wygląda, wojny na polońskie. Fajnie wygląda, w tej nagi. No ja wiem, bo mi się spalił modul, wychodziłem z BTR-a. Słychać mnie, człowieku. To nasz silnik tak rzęzi? Na silniku jest włączony, tak? Helka. Macie czasem takie mroczki. Jakaś helka takie... leci. Kurwa helka, z pojazdu. No leci. Co to kurwa? Jak kurwa helka? Co jest kurwa? Na helikopter! Chyba z lotniska chyba wzięli na siebie. Jak kurwa z lotniska? Zresztą to nie wyląduje. Tam jeden był taki duży. Odsuńcie się, bo on nie wyląduje tu przecież. Był do wzięcia. Kurwa, a co bierzemy, helikopter? My się schowamy. No, najwyraźniej wzięli. No kurwa, handlujesz koksem, a ty masz... mówisz uprawnienie. On to nie wyląduje, nie? Dobra, na pewno, bo to jest za ciasno. Może transport klinowy, co? To jest machołk. Z shotguna do strzelek. I tu jeszcze przewody są elektryczne. No właśnie. Mi się odsuło. Trzeba by powalić. Nie widzę, kurwa, jest taka mgła, że ja nie widzę. Jeszcze w tym drzewie się lądowało. Trzeba by te przewody obalić. Wszyscy odsunąć od pojazdu, będę cofać. No widzę go. Uwaga, ląduje, ląduje. Zróbcie miejsce, bo pająk będzie rozjeżdżał swoich. A co to za śmigło? Co to jest? Słuchajcie się. Powiedzcie mu, że to są przewody. No widzi już chyba na pewno. Ale będzie zaraz boom. O kurwa, ja bym się odsunął. Ja stąd wieję. Dobry pilot, wyląduje nawet wrakiem. Kawek to tym leci. No, chciał pomóc rzucić mu dymny, żeby wiedział, gdzie ma lądować i chuj. To mu zasłonił wszystko. No. Ja bym się radził usunąć z drogi, żeby go przypierdoli przyziemienie. Ja bym się odsunął trochę. Z tym pojazdem też. No ja też bym się odsunął. Paka, cofam. Ten cofa, ten ląduje. Kurwa. Ej, nagrywajcie to. Kurwa! Tak jest. Dowódco, można się przejść zobaczyć, czy są ranni. No i chuj, idziemy na pierwszy. Odsuńcie się, medyk! Medyk w drodze, odsuńcie się! Medyk, ja mam narzędzia! I cały misterny plan też. Medyka. O, koło, dajcie koło. Pan coś oczywiście nie zgłasza, że jest ranny. Dobra, to reszta wsiada i dwóch pcha. To odprawiam. Jaką kurzu macie radę? Panowie? Czy to jest? Kółka nie, no jeszcze są, także można pchać. Na kutafon na to czymś. To... I rotor. Trzeba podczepić. Ale jest tylny rotor, damy radę. UTV-kę, jakbyśmy ciągnęli ją. Popchniemy, ma kółka. No nie, no na dwie liny, pod stałej podałem. Nie zbliżajcie się do pojazdu. Mówiłem, żeby nagrywać. Jak ty żeś elogrok dostał? No spadłem przecież z tego. Panie majorze, proszę się nie ruszać. Okay. Mogliście tam krzyczeć na radiu coś. Ja tam nic nie widziałem. Nic nie było tutaj widać, jakiś idiota, że właśnie, nic, właśnie nic nie walnęliście, co najmniej. Rozumiem, że zbudowano 5,5 kilometra. Znaczy, nie wykluczam, że jest idiota. Dobra, jaki wy macie radio, by mi powiedzieć? Jeszcze byłby śliwiec na lotnisku. O! Do zasobników zapakować piechotę i koniec. To skrzydła, niech usiądą. Dobra, co myślicie, albo biegniemy 2 kilometry? Niech jeden pojazd jedzie i weźmie załogę i poszuka resztę pojazdów do miasta. Panie majorze, ja mam propozycję, bo w
tam, gdzie był wrogi posterunek na samym początku, tam jeszcze było kilka pojazdów, więc mogłaby się zapakować. No to weźcie z chodzi i pojedźcie, kurwa. Dobra, czemu nikt nie powiedział, że po lewej są tyle tak blisko drzewa? Kurwa. Weź mi ten... Mówiłem, żeby nadać Damiano, na radio. Damiano, powiedz, jakie radio macie. A to nie mogliśmy, kurwa, na lotnisku wystartować tym śmigłem? Że... Ja muszę z wami... Ten... No mogliśmy. ...kontakt zjawić, co? Nie, bo nie ma pozwolenia, ble, ble, ble. Dowódcą, my mamy jedyny pojazd, nie? Możemy skoczyć po te pojazdy na posterunek. To mówię, weźcie cztery osoby i lećcie po pojazdy. Weź, weź swoje i tam poleć. No nie dobra. Wiem. Siemek, niech pan ma jeszcze poczeka, bo się da na rower. To weźmiemy sobie. Jeszcze pola do niego i będzie idealny. Pakowajcie się. Pablo, jedziemy? Jedziemy. Dzień. Poczekajcie, Brandaj, ty jesteś kierowca? Brandaj, weź skocz im na kierowcę i podejdź do tego posterunku. Gdzie ten posterunek był dokładnie? Ja już drogi, ja naprawdę nie mam prawa jazdy. Na końcu. A dobra, to przepraszam, to dobra, to wy macie samochód. Weźmy wszystkich naszych, tutaj ściągnijmy, niech oni sobie jadą. No, naszym ciężarem. No i ktoś wsiada. Nie ma kierowcy? Czyli cała nasza Delta Dabajas ma wysiadać, tak? Oni jadą, my jedziemy dowódco tylko po te, po... Jedziemy po pojazdy. Zaraz do was wrócimy. Dobra, to jedziemy. Zrozumiał. Uwaga, zawiasam. Tylko nie podrapcie, dobra? Tak jest. Pająk będzie płakał. Paladyni, spodobało mi się twoje zdziwienie. Jaka kurwa Helka? Ale przecież można ją było na lotnisku wziąć. Chociaż może i lepiej, żebyśmy nie wzięli jej na lotnisku, bo skończyłoby się dosyć podobnie. Tak, przylądowo. Tylko ze wszystkimi w środku. Taka ładna była. Dobra, rządowe paliwo. Tu jest, nic słuchajcie, jeden pojazd, jest jeden pojazd. Może dobra, to niech ktoś, jedna osoba wyskoczy. Siemek, wyskakuj. Jadę dalej, te on dwa... On ma koła? On nie ma kół. A to przełożyć tu są koła, ej. W tej drugiej. No to przełożę. To co, zatrzymać się? Nie, jedzie. Nie, jedzie. Jeżeli wie jak przełożyć, oczywiście. Oczywiście. Może klucza nie wziął. Kurwa, nie wiem skąd tak mgła. Mówię, w radiu zapowiada i czyste słońce. Znaczy, czyste niebo. No tak, ale już 14, no to wiesz. Stało słoneczko, to i trochę przygrzało. Na wyspie to tak nigdy nie wiesz. Grunt, że nie pada. Ja. Tfu, tfu. Nie zapowiada się na podanie. Na Helki też miało nie być. No też. No też. Mogliśmy myśli wziąć, były w hangarach. Szkoda, że te BTR-y padły. Jeszcze został. A kto je właśnie? Jak one zginęły? Tam czołg był na lotnisku. A w związku z tym, że była mgła... To nikt tego czołga nie zauważył, więc... Znaczy no był, czołg. Ale systemy namierzania zwariowały przez tą mgłę. Aha. To rzeczywiście chujnia to. A co z naszym M111-17? No nawet nie wiedziałem, że jakiś był. Tu nie jestem do końca pewny, czy go nie załatwił ten pająk. Sprawdźcie może tą. Pojazd. Jedna osoba nie wyskoczy. Tam gdzieś dalej też był jakiś. Tak, tak. Na samym końcu jeszcze był taki jeden, ten tak, taki kłado coś tam. Ale nie wzięli tego kłado coś tam? Nie, jeszcze jeden, tam przy moście, jakbyś tam pojechał, to ja tam wyskoczę. Jeszcze kawałek. Tu co? A, tu już odwalony, ale kawałek dalej. A ten? Tu po lewej chyba, go by widziałem. Poczekajcie. Weźcie tego żandamej, wyskoczyłeś? Dobra. A ten? Nie, to ten to chyba nie pojechał. Pojedź za nim.
Nie, to już nie będzie. To czekaj. Nie, to cofnij. I w mieście może, co? W mieście nie ma. Od razu mówię. Bo widziałem całe miasto. Weź to białe może, co? No zobacz. Da HQ będzie. Bo nie odjeżdżaj. Jasne. Nie, nie da się. Nie ma szans. Ale tu po lewej, nie wiem, czy nie stało, mi się wydaje. Stoi, czekaj, czekaj. Dobra, teraz mi powiedzcie, co się dzieje z moim ciężarówką. Uważaj, nieco, byś mi przejechał. Nie ma. Czekaj, wsiadam. Ja myślę, że te pojazdy żandarmy... Chyba tak, no. To? Obywałeś? No jest. Pojedziesz? A tego się nie da wziąć? Nie, nie ma kół. Uważaj, pozbieraj naszych w razie czego. Ale dynia naprawdę nie miało być mgły? Naprawdę. No tak mówi w radiu, nie? No, no właśnie. Ja też czytałem prognozę. Halo? Halo? Zapakował tego żandarmerię? O, wypadł. Nie. Czekaj. Jedzie ten? Zatrzymaj. I co? Żyjesz? Tak, jeżeli zdejmiemy z tego koła tutaj. Koło wymieniam. To tego strikera założyć. A striker jest prawny? Ten tutaj ma engine zjebany. Może byś ktoś go naprawił, bo skrzynki są, nie? Ale koło. Zaraz, czekaj, spróbujemy koło. No i też kierownica jest zjebana. Dobra, wymieniam koło. Ciężarówce są jeszcze trzy koła. Uwaga, wykładam. Dobra, jedno koło wymienione. Powiedziałbyś mi w patologicznych słowach, jak się wymienia koło? Tak wiesz, jak to tam jest. Dobra, no wjeżdżasz. Dochodzisz na koło, sprawdzasz, wiesz, tam zaglądasz sobie w okno, w Windows i masz zdejmij, i masz taki. Wiesz, klucz i zdejmujesz koło, zdejmij koło. Potem podchodzisz do drugiego koła, znowu patrzysz przez okno i właśnie nie możesz nic zrobić. Ale generalnie trzeba się tak ustawić, żeby najpierw musimy to koło odłożyć. Musimy zrzucić to koło. Tak, zrzuciłem.
Wymieniam. Wymieniam i wszystkie już. A, już mamy wszystkie, dobra. No to zobaczmy, czy to jedzie. Dobra, dzięki kapralu. Ue, ale szybkę byśmy kurde wymienić. Działa. Wsiadasz? Na kipie. Pierdala, o, brawo! Dobra, ładować się. Człowieku, ciężarówkę mi zarysujesz. Ładować się. Wow. Że nikogo nie przejechałeś. Kurna, nie mogę zatrzymać, to nie ma hamulców w ogóle. Wszyscy? On jest lekko uszkodzony tam ten pojazd. Wszyscy. Tak idziesz do nas, do drużyny. Tak, to mi się wpakował na policję. Dowódco, przekażcie, że ten żandarmerii pojazd jest jakiś bez hamulców, trzeba uważać. Poryszyku, spierdalajcie się. Żeby go nie rozpędzali, bo... Żandarmeria jest przed nami, czy on w ogóle nie hamuje. Wszyscy na pokładzie, Manning twój? A, tak, wszyscy na pokładzie. Tak. Dubajus na pokładzie. Co? Nie wzięli tego mojego. Można ruszać? Jeszcze ktoś został. Pająk chyba, nie. Pająk siedzi z przodu. To kieruje jakiś taki pojazdy. Jeden od nas został. Helki skali. Jeden od nas został gdzie? Po prawej, za barierką stoi. Nie od nas, ale nasz. A, to temu jednemu w głowę kokaina cała. Macie radę, czy co? To słabo, bo on ma radę. To nie długie. Kali, tutaj jest Konował, ja już głoszę. Tu jest Kali, czy co? Ja jestem Konował, tutaj jest Dubajos. Dobra. Ja mam kajdanki, mogę go wziąć, co? Tamtego. O, obudził się chyba. Czy nie? Chyba się obudził. Teraz panie kierowco, tylko nas nie zabij. Zatrąbić na niego? Nie obudził się? Nie, on po prostu będzie za nim biegł cały czas. Też taki instynkt przetrwania. Podbieramy go, czy nie? Nie. To jest, więc pełnym gazem na przyjadę. Cały zgubiłem. Nie żyje. Dubajus, potwierdzam. Dawaj jeszcze. Driftu. Ale powiem, że wam, że nie jeździ się miło na tej wyspie. Wiem, kręte drogi. Przyciąga do brzegu. Kto ma jakąś dobrą nutę, to na po cichutku można włączyć, ale tak po cichutku. Ja się przychylam do propozycji sierżanta i tutaj. Jeżeli tak po cichutku, to medyk też może się na to zachęcić. Mogę puścić to, co w radiu leciało. Odpalaj. A ją krzyjesz? Nie. On tylko kieruje tym pojazdem. Martwy bym raczej nie kierował, chyba że chciałbyś. Ale oni mgnają. Ej, pająk pająkiem, ale zasmuciłem się, jak myślałem, że zginął. Dzięki.
Chociaż jedna osoba. Nie, no ja bym się zasmucił, jakbym medyka stracił twojego. I kierowcę. No i kierowcę. Uwaga. Ile o nim grałem? Ja ci nie grałem, bał się. To nie, jak brzmisz, to wszyscy razem, to nie? A jest. Jaka jest wasza prędkość ku konwoju, bo tutaj pająk pozabija. O i tyle. Ja pierdolę, to by było na tyle. Walej, to pięknie! Czekaj. Stój! Wszystkich rannych, panie. Melduję o wypadku Dubajos. Dobra, pająk nas prawie pozabijał. To rannie do medyka, zapraszam. Czekaj, już do środka, niech ktoś weźmie kierowcę. Pająk, melduj, czy sprawny pojazd jest. Pająk, ratuj w pojeździe. Wszyscy do pojazdu, chłopaki. Panowie, do kolejki. Zewnętrzne. No mówię... Niebiescy, wymienić ja te koła. Ja nie mogę, 110. Niebiescy! Jak wszyscy. Ile kół straciliśmy? Całe dwa. Już się tym zajmuję. Niebiescy, wymieniać koła. Będę. Dobra, bo on będzie do szczytu. Do kierowców to chyba był. Tak, uwaga. Wyładowywuję koło. A kto mógł przypieprzyć barierkę? Siadaj. Wymieniam. Pająk? A już wymieniam. Tak. Kto był kierowcą? Nie rozbiłeś? Pająk. Kurwa, niebiescy. Od razu wam mówię, że wy jesteście najlepsza sekcja w historii ich sekcji. Berangi. Tak? Dlatego wymieniacie koła. Dlatego wymieniacie koła. To właśnie. Dobra, kurwa, meldować, czy to gówno jeździ. Jeździw. Tak jest. Dowódcy, zdrowe auto. Nie ruszaj się, nawet nie próbuj. Może zmienimy kierowcę. Ja protestuję. Zanim dojedziemy do następnego skrzyżowania, to nam kół zabraknie. Dawaj. Wszyscy. Szyj mnie ktoś, proszę, kierowcę. Kurwa! Chuj wam dupę! A pająk mówi chuj wam dupę! Nie, jedźmy! Zgadzam, panie kierowca. Na wakacjach w klapkach. Kurwa, jesz. Melduję, że dbają sprawny i poruszamy się dalej. Zmieniliśmy kierowcę i zmieniliśmy koło. Proszę, żeby ktoś trzymał mnie, paladyni. Dzięki. Gdzie jest pająk? Kto jeszcze do szycia? Tutaj jestem, chciałem się mi pająk, zostawić. Pająk, nie możesz strzyć grarka. Gierka? Gierka szyj. Panie kierowco, napierdalamy na punkt 1. Gdzie jest punkt 1? Tak za bardzo na mapę nie mogę przez, wchodzić. Przez... Dawaj do przodu. Dobra. A zobaczysz, jak rozwinie 110, jak ciężko na tym zapanować. Za mostem. Kurwa. Ciężko zapanować, ta. Rozwinie 110, za mostem. Ale się poniża, pająk. Pokażę. O, ale się poniża. Paladyni, za mostem w prawo i pierwsza w lewo. Ta jest. Nie, w prawo. Idę wstać za burtę. Najgapić się na chuja. Tu była ciężarówka po drodze. Może ją wezmę i osobno pojadę. Nie, bo... No. I co? Za barierką przez chwilę. Ale tylko przez chwilę. I nikt nie zginął. U mnie też nikt nie zginął przecież. Dawaj teraz na prawo. Blokada! Mnóstwo blokad. O, i to jest kierowca. Przecież wywinąłem się z trzech pierwszych zakrętów, na czwartym nie wyrobiłem mi barierkę. Mówiłem, że to jest zabicie na sekwencję. Za dużo kokainy. Skręcasz i potem w lewo. Tutaj w lewo, tak? Nie, mijasz pierwszą w prawo i potem dajesz w lewo na asfaltowej. Jasne. Dobrze ci mówię. Bo tylko ja ich szyję. Wdepnij trochę, pozostajemy w tyle. Cicho, pająk. Tutaj? Pająk, weź lepiej zostań przy medykowaniu. To nie ta. Okej, przepraszam. To jest dowódca. Nie, to chyba była dobra droga. Weź wycofaj. Ej, kawałek nie wiem, kurde, pewny nie jestem. To była dobra, weź się w lewo, prawo. Przy barze naszym, tak? No tak, tam jest to, pół jeden. Ta droga. A, no to są. Dobrze jechałeś. Kurwa.
pływa. Cywila. Jak pukniesz jakiegoś, to wiesz. Shit happens. Nic tutaj nie wiem, gdzie są dwa koła. Medyków dwóch mamy, jakoś go poskładamy. Co to powiedział? Pajo, a propos dwóch medyków, Pajo. Zacznij ich szyć. Ruszyłem ich. No ale chyba krzywo. A ty słyszysz jednego. To do szycia, Gerek. I tyle dostałem. Ale Gerek, ty możesz sam szyć. A ja was szyję. Ty jesteś szyty, Gerek. O, cywil. Teraz już tak. I wszyscy już też teraz są. Gerek, przy okazji weź zobacz, czy jestem zaszyty, bo ja tam pająk już się strzyłem. Nie byłeś. No właśnie. Panie sierżancie, zaszyty? Tak, no. Już. Ile można. Poczekaj. Tutaj? I do przodu jeszcze. Widzę naszych chyba. Tak. Nie rozjeźdź go, proszę cię. No, ja nie rozjeżdżam ludzi. Ja też nie rozjeżdżam ludzi. No, ale byłeś bliżej niż ja. Dobra, wyładować się. A ja nikogo nie rozjechałem. Zostaw ciężarówce, dowódca? Permetry od razu, panowie. 360. Ej, sierżancie! Słyszałem. Gerek, mam jedną fajną opcję na sprawdzenie go. Namierz mu centralnie na czoło. Oszalał! Lecimy, panowie, lecimy dalej. To nie jest to, nie jest to, to miejsce. Wszyscy na pokładzie? Jeszcze jeden został, a nie... Już nie. Jedzie. Dawaj gazu. No, to tutaj. Ładnie, zaparkuj. Zostać w pojeździe? Uroczo. A po co chcesz zostawać w pojeździe? Jakbyśmy tak, musieli go pociągnąć. Nie wiem. To kierowcą, kurwa, do wcześniej. No jak to kto? Pająk. Pająk, dobra. Niebiescy. Dowódcy są wszyscy? Spójrz na mapę. Te budynki zabezpieczyć. Raz. Dawać tutaj. Niebiescy budynki zabezpieczyć. Ktoś niebieski został. Prelegist, wchodzicie tą drugą czerwoną na północ. Od punktu czwartego. Tylko w czwartym zostawiamy pojazdy, tak? Czy może oznaczę to innym kolorem? Kurwa, nikomu się budynków nie chciał sprawdzić. Będziesz się wysikać. Dziękuję bardzo. Mam dobrą i złą wiadomość. Deportivo zostało mistrzem Kolumbii. Dowódco, sam nie mogę zabezpieczyć tych budynków. A w końcu tam zakładnika tego lotniska odbiliśmy, czy nie? Ta, jest w niebie już. dobra. Konował i gdzie jest trzeci dowódca? Są dwie drużyny teraz. Trzeci tam biegnie za nami. Dobra, Konował wchodzisz czerwoną, Pchelkis wchodzisz niebieską. Tylko uważajcie, żeby się nie powystrzelać, tak? Pchelkis, ty zabezpieczasz od północy, nie wchodzisz. Okej. Okay. Chyba, że nie będzie wejścia od południa, to wtedy ty wchodzisz, a Konował zabezpieczy. To koło się na pojazd jedzie. Siadać. Dobra. Pakować się. Dawać, panowie. Siemek, jak coś, to możesz iść do tego pierwszego. Wszyscy? Wszyscy? A, dobra. Chyba wszyscy. Wszyscy, dobra. Dowódco, major coś mówi, ile nam ta misja jeszcze zajmie? No jeszcze ta baza kruka, ale nikt nie mówił. Trzeba dojechać i rozpierdolić wszystko. Jeśli dojdziemy. Spokojnie. Wierzę w wasze umiejętności. A w moje nie. Dobra, ty pająk jesteś indy. O, to jest zalecone. Zrobiłem na trzech osób, na czwartym była bajerka. Bunkier przed nami, zwolnij kurwa. I tutaj gdzieś na pobocze wysypa się piechota wszyscy.
Perymetry, panowie. Gleba, gleba. Nie ma drugiej drużyny. Kurwa, żyje, żyje. Dobra, 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 no, nie czołgaj się, kurwa. Wybacz, myślałem, że to bitko się paje. Manning runny. Dobra, podejdź do mnie, Piciek. Mandażuję się. No kurwa, poczekaj, Pchelkis, no. Paradynie. Zrobię to wszystko. Daj mi się resztą, tymi nieprzytomnymi, ja się zabandażuję, spokojnie. Nie mogę podejść do nich, bo się pali, kurwa. Aha. A ten za mną co leży? Jak już się tobą zajmuję, to już zostaw. Kurwa, dobra, idź pizę. Nie, nie jestem ranny. Dasz tu zaraz sobie radę, szu? A bo dobra, tutaj potrzebny jest. Medyk potrzebny. Chłopajcie, ile medyk, możecie. Medyk, medyk tutaj. Pływa, stazy mogłeś założyć. Stazę mu założyłem na nogę. Założyłem na rękę, bandażuję mu głowę. Okej. Okay. Dobra, to ja biorę nogę. Jasne. Pływa, jak napierdają. Biorę rękę. Czy nie, głowę. Bandażuj mu głowę, bo jest ciężko, wiesz? Dobra, zacząłem już rękę. Przyjął. Okej, okay, jest cały? Jest cały, no. Tak. Pomagam przy tym, co kurwa, leży bliżej ciężarówki. Kurwa, panowie, wycofać się. Okej, okay, sprawdzę, jak się trzyma. Bandażuję mu głowę. Beranie, trzymaj się. Dobra, zajmuję się nim, spokojnie, bierz inny. Okej, okay, tętno. Dobra, normalne tętno, ciśnienie. Pomagam ci w bandażowaniu łba. A, niskie ciśnienie. Kurwa, dobra, tętno stabilizowane w miarę. Potrzebuję szycia i morfiny. Szok, jak to wygląda w szynie? Do szycia, do krew. Kurwa, zaraz ci przyniosę trochę medykamentów. Jest tu jakiś medyk? Jestem, ale jestem zajęty. Okej. Okay. A komu to trzeba? Kurwa, kto z... Dobra, dwóch z tyłu ustabilizowany. No dobra, zmarł. Nie żyje. Leci okop. Jak skończ, to weź tam spójrzmy. Dobra, spojrzę, tylko dajcie mi chwilę, bo na razie... Tak jest, potwierdzam. Jaki kierunek? Kto ma Huntira? Hej, zdejmę stasę. Przyjął, weź się tam, wyczyście to, bo mamy tu z dużo ran. Kurwa. O kurwa, jestem, o kurwa. Już zaraz kładę ci następnego. Dobra. Jak mocno ranny? Poskładałem go do szycia, krew, kurwa, ziomy jest. Dobra, okej. Okay. Muszę przypilnować Konowała. Gdzie jest ten leżący? Kopia okop. Po drugiej stronie ciężarówki. Berani. Tak.
Ja mogę go przejąć. Jeżeli jest jakiś wolny medyk, to może mnie to opatrzyć. Helki, co tam się dzieje? Jeszcze raz, ale chyba jest martwy. Dasz radę, Pablo? Dobra. Jesteś medykiem, czy nie? Nie, nie jestem medykiem. Dobra, to zostawię go. Pilnuj Konowała. Okej, tam przyjdzie. Niczego, wspomóc, no tam wasz dowódca gdzieś wiąże. Okej. Można powstrzymać. Skurwysyny, dużo przez mgłę widzę. No, strasznie dużo. Groch, czy on jest martwy, czy nie? Bo ja nie mogę. Nie, żyje. Morfinę musi dostać, żeby na linę. Morfinę musi dostać? Właśnie się obu, już mu dałem. Co? Mining raport. To nie ten, co? Nie ten, co ma. Tutaj mining, niebieski skład jest 100% zdrowy. Pająk. Pająk. Pająk został. Brani. Jest składany właśnie. Pablo. Żyje. Franklin. Bohul! Jestem. Franklin dostał. Dokonował się obudu. Okej. Tutaj będzie poprawka, niebieski skład stracił Bohuna. Siema, Krzyś, chodźcie. Bohun, żyjesz? Kurwa. Jest jakiś medyk tutaj czynny? Okej. Tutaj dowódca Dubajas melduje, że uzyskałem przytomność. Paladynie, tu potrzebujesz trochę medykamentów. Poczekaj, dam ci zaraz. Nie potrzebuję, potrzebuję szycia. Tylko, że dotarłem, bo rana mi się otworzyła. Medyk, mam tutaj rannego, martwego naszego medyka. Dobra, już za chwilę podejdę. Dobra, przepraszam, że krew powinno być wszystko okej. Okay. Pilnujcie braniego. Tak. Gdzie ranny jeszcze kolejny? On nie jest ranny, tylko ma dla ciebie rzeczy. A po chuja krew mi... i takie inne, kurwa. Brani, żyjesz? Brani żyje, ale ma przytaczoną krew i jest jeszcze nieprzytomny. Pablo? Żyje. Bicie, krzyjesz mnie? Tak, krzyję się. I Franklin K.A., tak? Tak, Franklin martwy. Bicie, ja jestem na samym kolejce. Manik, jak? Powtórz, kogo straciłeś? Tutaj Manik, straciliśmy Bohuna. Poruczniku, jak wyglądamy z HQ? Mamy kontakt z HQ cały czas? Mam gówniane wieści, panowie. Połatacie się i napierdalamy do przodu. Poruczniku, jakie mamy wieści z HQ? Jestem na tyle, że jest chujowo. Przyjąłem. Okej. Okay. Dobra, moje pytanie... Mogę ruszać? Brzmi tak. Tak, poczekaj. Przez ten sample, tak, możesz ruszać. Podziękować, widzicie. Druk jest
jest na południowym zakładzie. Dobra, jeden gotów do walki, mogę już iść naprzód. Poczekaj parę dni, ja muszę dostać szycie. Piczek! Już, chwilę, bo przepraszam. O, przepraszam. Dowódco, tutaj mamy Marsego i mam mikrodagra. Ej, bo trafisz w naszych. Shut up, motherfuckers! Ej, bo w naszych traficie. No, są z przodu przed nami. Ej, jakiś jest kontakt na 340. Z lasu, strzela. Nie widać go. Kurwa, kto do mnie strzela? Odpowiedzisz ogniem. Widzę go! Piczek, potrzebuję pomocy. Już. Jaki azymut? 340. 330. Tutaj do Baja melduje, że jesteś pod ciężkim ostrzałem w kierunku północnego. Ale bro, poczekaj! O, żyję. Jeszcze krwawisz. No, całe szczęście. Ale kurde, też macie tak czarno-biało wszystko? Straciłeś się, ale zaraz powinno być lepiej. Czy Berani się obudził? To Berani, tak, obudziłem jest, się. Zajebiście. Jaki jest stan ranny, kto przyjął obowiązki medyka? Ja na razie jestem medykiem, na razie wszystkich tutaj opatruję. Dostać trochę krwi, Piciek. Jak możesz. Co? Jeszcze raz? Możesz jeszcze krew mi nadać, bo... Ale już wszystko widzę czarno-białe. Tutaj jest ciało pająka, on też był medykiem. Piciek, tutaj jeszcze menu czeka cały czas. Tak, wiem, poczekaj, po kolei. Czekaj, muszę sprawdzić twoje ciśnienie krwi, żebym ci nie dał czasem za dużo. O, dobra, okej. Okay. Kurwa, nie mam już mistra. Dobra, okej, już przetaczam ci 500. Ile jest rannych? Berani przytomny, jeszcze biorę krew, ale już wiem o co. Czy wszyscy mogą chodzić? Po kolei. Berani, możesz chodzić. Pablo może. Potwierdzę. Manning. Brenda. Manning jeszcze... Mogę chodzić. Menik jeszcze negatywnie, czekam cały czas na opiekę medyczną. A możesz chodzić? Negatywnie. Kurwa. Dobra, weź go ktoś pociągnij. Branda, jaki jest twój status? Żyje? Paladyni? Grerek? Grerek, martwy. Będę do dowódcy. Kurwa, no, dawajcie na drugą stronę mostu. Jestem tam. No to ale z przodu są wszyscy. Dubaj, już jazda. Na drugą stronę mostu. Za mną.
jazda na drugą stronę mostu za mną. Świetnie. Jeszcze dostaniecie, to nie jest dobry pomysł. Zawsze jakiś kamuflaż, tak? Kurde, a termo też nikomu nie widać. Będę się trzymał z naszymi, to ten. To może nasi cały czas nawalają po prostu. Jazda! W pusto, a potem jeszcze do tego. Że tam od wzgórza. Na 150, na 150. Tam jak 80. Tak? Tam były kontakty jakieś. Tak, były. Żandarmeria wojskowa, zdjąłem paru. Potwierdzam. Dobra, biali za mną, niebiescy zostają tutaj, osłaniają. Biali przebiegamy, później niebiescy. Opatrz mnie jeszcze, bo trzy jest. To są nasi. Za mostem są nasi. Sprint, kurwa. Są daleko czy blisko? Dość daleko w krzakach. Blisko, blisko. Gdzieś się krył za drzewem. Uwaga, nasi podchodzą do drugiego końca mostu. Tak. Konowo po drugiej stronie. Beran też. Ten kamuflaż, bo jest chyba sensowny. Pablo też. To właśnie czekam na majora. Tamten kurczę gdzieś... Niebiescy możecie skakać. Niebiescy skaczą. Zuno. Dobra, Piczek, kto przychodzi i opatruje nas. Reszta, że byli rani. Na odchodzę od tych pojazdów, bo... Groch, weźcie na mnie odpowiedzialność. Ten tutaj zielony. Zamelduję potem, że żyliście. Tutaj, tutaj. Gdzie staje? Zuno się kładzie. To. Tam nie leżą. A u innych jest SMG? Tu jest RPG. Rani, obsadziłem tutaj 50 z pojazdu. Dobra, to jest rani. Makaka. Kalkisko nowo? Zuno się ciąga, radny. Dobra. Ale ty musisz zostać z niebieskimi, okej? Okay? Następnym razem. Musisz zostać z niebieskimi następnym razem, okej? Okay? Jasne. Ale do tego biegną na drugą stronę. Tak, ja zrozumiem cię, jak najbardziej następnym razem zostaję z niebieskimi, czyli ze mną. Ja z kolei nie widzę, żebym był ranny, a nie mogę biegać. Dobra, zaraz ci pomogę, poczekaj. Po kolei. Manning, jaki jest twój stan medyczny? Tutaj Manning, mamy Brandeis, który jest zdrowy, Paladini, który jest zdrowy i Manning, który jest zdrowy. Dobra. Brani, Pablo, możecie biegać, w porządku z wami, tak? Tak jest, potwierdzam. I Owin też. To ktoś od nas? Nie, chyba ruscy też latają na goło. Kurwa, tam coś jebie, panowie. Kurwa, Branda. Co się dzieje? Tutaj menu, mamy kontakty. Kontakty na 240. 240 Southwest. My też mamy. Na tej górze? No, na tej górze widziałem jednego chuja. Zapytaj się i pewnie się przyłączy do drużyny. Na szczycie jest jakiś bunkier z flagą, tak? To ruscy. No właśnie, w okolicy tego bunkra z flagą. To jest z białych? 111. Oni w zabiciu są. Kto to za tymi? Zabici tam są już. Już są zabici na pewno?
Przez to widziałem kogoś, kto lata tam wokoło tego bunkra właśnie. Z lewej strzelałem. Z miasta. Czek. Z miasta, ze wsi. Ale ich olejemy. Dowódca. Ale do szycia. Manning, dostajecie przydział Elogroch. Niefunkcyjny. Manning przyjął. Groch, załóż niebieską opaskę, dzięki. Groch. Tutaj jestem. Dobra, za mną. Dorównaj do naszego szeregu tutaj, obok Paladini. Granat rzucił? Dobra, musiałem rzucić. Mundur się zmieniłeś? Ja zmieniłem. Od nago lasa latałem. Przepiłem. Cześć. Jakaś muzyka napierdala u góry. No to uwaga na ogień. Gdzieś szok powie. Dobra, Pchelkis, bierz swoich ludzi, Konował, bierz swoich ludzi i lecimy stąd. I rozdzielamy się z czerwonej linii. Tylko uważajcie w tej dżungli. No. Wszyscy gotowi? Nie, idziemy. To znaczy, że nie, idziemy. Dobra, Manning, zbieraj swoich ludzi i lecimy stąd. Dobra, panowie, jedziemy. No co, wow, uwaga, blisko. Tam. Już nie ma amunicji chyba. Jeszcze jest. Dobra, idziemy. Idziemy. Tam radio puścił, kurwa, jak się ktoś zgubi, to niech idzie na dźwięk. Berani, Pawlowicz, żyjecie? Tak, dostajemy ostrzał z tyłu, na plecy. Chyba ci Rusy. Olać. Dajcie dym, idziemy dalej. Niebiescy się nie zatrzymują. Dawać, panowie. Pablo? Dasz mi ten? Pablo, Owen, Berani blisko mnie. Czemu zostaliście? Tak, taśmy bierzemy. Niebiescy ze mną? Wszyscy, ładnie. Obsadzić tą lewą stronę, panowie, obsadzić. Nie ma czasu, lecimy. Starcz tej amunicji. Nie wiem, zgubiłem moją drużynę, więc idę dzwonić. O, dobrze wiedzieć. Medyk z nami. Jeśli medyk z nami, ktoś przeciwko nam. Tempo trucht. Słyszycie tę muzykę cały czas? No tam jest jakaś nuta, leci.
Pablo, gdzie jesteście? Z tyłu, już dobiegamy. Na tyłach dobiegamy do łódź. Przejął. Jesteśmy. Kontakty. 60. Kurwa, to się na szukanie pomaliłem. Kto dostał? Kto nie żyje? Opatruję was. Coś tu wali z tłumika? Nie wiem, skąd. Biciek za nas. Kurwa, zacięcie. Jestem na twoich plecach. Za tobą. Idzie ostro. Dobra, dwóch osób. Dostałem, wycofuję. O kurwa. Kurwa. Dobra. Dwa, podnieście ich. Pablo. Pablo Berani, żyjecie? O, wiem, kto leży tam na ziemi obok siebie. Kurwa, wszyscy. Jeden, kto leży. Czekaj, widzę ich. Całe trupy tu leżą.